Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Na wstępie chciałem się wytłumaczyć z tego, że wystąpię tutaj w podwójnej roli moderatora i uczestnika, a to dlatego, że niestety nie udało mi się do tego kongresu zmobilizować nikogo z przedstawicieli mediów, próbowałem, to znaczy zapraszałem panią Agnieszkę Pestner z Gazety Wyborczej, ale niefortunnie dla nas, a szczęśliwie dla niej, akurat dostała atrakcyjne stypendium w Korei w tym samym czasie. No i też próbowałem też namówić Jarosława Spycha, Szadia Tokefę, no i prawie że go przekonałem, ale jak widzicie, nie wiem. Także stąd ta moja podwójna rola. Pozwolą Państwo, że wbrew powszechnej konwencji nie będę się dla nikogo, nie będę tytułował profesorem ani w żaden inny sposób, bo uważam, że tytułowanie się w gronie samych profesorów jest śmieszne, a w gronie mieszanym, w którym partnerami profesorów są nieprofesorowie, jest jeszcze śmieszne. Także będę do wszystkich zwracał się po imieniu przez ty lub pan, pani, w zależności od stopnia zażyłości. Uczestnikami naszego spotkania są Barbara Markiewicz, Uniwersytet Warszawski, profesor, przewodnicząca Komitetu Olimpiady Filozoficznej, czyli można powiedzieć zaangażowana elitarne kształcenie filozofii, wyczynowe, tak? Wyczynową. Aldona Pogojewska, Uniwersytet Łódzki, profesor, która z kolei jest zaangażowana w program Filozofia dla Dzieci, tak? czyli jak gdyby z innej strony jest zaangażowana w procesy edukacyjne. Paweł Mioczkiewicz, Uniwersytet Opolski, doktorant, nauczyciel filozofii i etyki oraz rzeczoznawca podręczników Ministerstwa Edukacji. No i ja nazywam się Adam Drobler, Uniwersytet, profesor Dąbrowny, można powiedzieć, od 8 lat Uniwersytet Opolski, wcześniej Zielonogórski, jeszcze wcześniej Jagielloński. No i moją hobby jest nauczanie filozofii. Jestem współautorem projektu podstawy programowej, z którego ministerstwo zaczerpnęło cele kształcenia, natomiast niestety zmieniło treści w sposób niekoniecznie spójny z tymi celami. Także tytuł naszej dyskusji panelowej jest Filozofia dla edukacji, czyli podstawowe pytanie jest, co takiego filozofia może zaoferować edukacji, no, w szczególności w kontekście wprowadzenia filozofii do szkół ponadgimnazjalnych. To znaczy pytanie jest o to, co filozofia wnosi do edukacji, jaką zmianę w edukacji filozofia może spowodować, czy albo czym wprowadzenie filozofii do edukacji wzbogaca ofertę edukacyjną, czy jakie ma znaczenie dla niej, albo inaczej, co takiego wielkiego jest w filozofii, co uzasadnia wprowadzenie jej do szkół, znaczy czym różni się ona od innych przedmiotów, w jaki sposób ona wzbogaca edukację. Także w tym pytaniu zwracam się do wszystkich Państwa, proponuję w pierwszej linii zastosować wypowiedzi 5-minutowe, a potem będziemy dyskutować. Na początek poproszę panią Barbarę Markiewicz. Proszę Państwa, ja nie sądzę, żebyśmy tutaj mówili o jakimś
przełom, bo filozofia do szkół została wprowadzona już dość dawno. Walczymy o kształt, to znaczy tak naprawdę o ilość godzin i to, jakie ma mieć miejsce, tak? Jest właśnie tym przedmiotem do wyboru, ale jak wygląda z tego, co mówiła pani ministra, właśnie takim przedmiotem do wyboru będzie. To są różne formalne rzeczy. Ci, którzy nauczają filozofii, wiedzą, zwłaszcza nauczyciele, z czym się to wiąże, jak to się przekłada na godziny, pensum itd., itd. O tym nie chciałabym mówić, bo to są sprawy formalne, chociaż myślę, że też bardzo ważne dla tych, którzy nauczają filozofii. I co więcej, jak Państwo wiedzą, od lat 70. działa ten program właśnie filozofii dla dzieci. To wszystko się jak gdyby i teoretycznie, i praktycznie, metodycznie już rozwinęło. Pozwolę sobie tylko też może przypomnieć, że działa coś takiego jak konkurs filozoficzny dla gimnazjalistów. On może być tylko na poziomie wojewódzkim, więc tak nie widać tego tak centralnie jak olimpiady filozoficzne. Ale tutaj już też są co najmniej 6-7-letnie doświadczenia z takiego konkursu. I to, co wydaje mi się filozofia dla edukacji może zrobić, to też wiadomo od co najmniej no, prawie 2000 lat, bo tak to się zaczęło, prawda? To znaczy tak naprawdę filozofia była po prostu sposobem wychowywania i kształcenia, więc tutaj też od Sokratesa, jak sądzę, aż tak wiele w tej dziedzinie się nie zmieniło. Także jeżeli mam dyskutować poważnie, to po pierwsze są te różne dziedziny, to znaczy właśnie jak się instytucjonalnie w tym wszystkim zmieścić. Kto ma dbać o interesy nauczycieli filozofii, o to, żeby właśnie no, podręczniki były takie jak trzeba. Jak ma wyglądać e-podręcznik z filozofii. Jakie działania przedsięwzięć, żeby wejść do tej nowej szkoły właśnie z komputerami i żeby nie zatracić tego, co jest istotne dla filozofii, a jednak dialogu, jednak kontaktu z innym człowiekiem, tego, że myśl się wzbogaca przez bezpośredni kontakt, a nie tylko kontakt z programem komputerowym. To są dla mnie istotne w tej chwili rzeczy. Bardzo mnie zawsze pociągała kwestia przekazu treści filozoficznych przez obraz. To jest taki konik, ale zdaję sobie sprawę z tego, że no, zostawienie nawet najbardziej inteligentnego ucznia właśnie z programem komputerowym, świetnie pomyślanym, nie przekaże tego, co jednak jest istotą filozofii. Jeszcze raz wrócę do tego, czyli spotkania, rozmowy, wymiany, bo pod tym będzie się człowiek wzbogacał. Tak, widzę rolę nauczyciela, jeżeli chodzi o tego podstawowego pytania. To znaczy, nie filozofii Bogu, bo tutaj to może warto dyskutować, jak Państwo wiedzą, nieskończoność, czym filozofia jest, jak wygląda, tak? Ale filozofa, nauczyciela filozofa z uczniem. Proszę bardzo. No więc profesor może sprostuję na początku. Ja nie tyle zajmuję się filozofią dla dzieci i nawet nie bardzo mi się podoba ta nazwa filozofia dla dzieci, tylko to, tym, co się zajmuję, to są tak zwane warsztaty z dociekiem filozoficznym, które to jest bardziej ogólne. To są warsztaty dla wszystkich, można powiedzieć, dla grup we wszystkim, w każdym wieku. No i a rzeczywiście wyszłam od tego programu Litwana, który nazywany jest filozofią dla dzieci, ale już my tutaj w Polsce, w towarzystwie Tonezis, nazywaliśmy to filozofowaniem z dziećmi, bo to znaczy, to jest coś innego, filozofować z dziećmi, a filozofia dla dzieci. I ja właściwie będę, mam tutaj doświadczenie filozofowania z różnymi grupami wiekowymi, pozytywne. I właściwie z tej perspektywy tutaj chciałabym się odnieść do tego, co może filozofia zaproponować edukacji. Na początek może, ponieważ oba terminy tytułowe, filozofia i edukacja, są bardzo tutaj nieostre, więc może chciałabym przybliżyć, co będę miała na myśli, mówiąc edukacja i filozofia. Więc edukację traktuję tutaj jako tu i teraz. To, co jest, nieco mogłoby być, tylko co jest w tej chwili.
naszkicowany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla wszystkich czterech poziomów kształcenia i z takimi podstawowymi celami, jak przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk, to jest jeden punkt. Drugi, zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. I trzecie, kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Proszę Państwa, opierając się na wynikach PISA i opierając się na takim raporcie, opierałam się na takim raporcie z 2011 roku, który przedstawiał procesy, które mają miejsce na lekcjach, czyli właściwie zachowania nauczycieli na różnych lekcjach przedmiotowych. Te wyniki są zbieżne, wyniki PISA i zespołem i tego raportu. Jak one wyglądają? Nasza młodzież stosunkowo nieźle radzi sobie z odtwarzaniem wiedzy. Natomiast z tym, z czym sobie źle radzi, to z rozwiązywaniem problemów i zadań, których nie znają schematu rozwiązywania. I właściwie tu myślę, że w tym filozofia powinna w tej chwili pomóc naszej edukacji. Zresztą, proszę Państwa, takie same wyniki, nie wiem, czy Państwo śledzili wiosenną dyskusję na łamach Gazety Wyborczej. Tam wypowiadali się pracodawcy i właściwie podstawowy problem był taki. Nasza młodzież, nasi absolwenci wyższych uczelni nie są źli, jeżeli chodzi o wiadomości. Natomiast nie mają tak zwanych kompetencji miękkich, jak było to nazywane. To są kompetencje społeczne. To można powiedzieć, że to jest swego rodzaju postawa humanistyczna. I to właśnie możemy im zaproponować w tej chwili filozofia. Ale jak rozumiana filozofia? Filozofia, no my tutaj wiemy, że są różne koncepcje filozofii, ale tutaj podzielę je na te dychotomicznie. Czyli nie ta filozofia, która jest zbiorem teorii i systemów filozoficznych. To trzeba zostawić na później. Jak już młodzież jest przygotowana do tego, żeby to odbierać. Natomiast drugie rozumienie filozofii. Jak pani profesor tutaj wspomniała, starożytne rozumienie filozofii. Filozofia jako filozofowanie, jako proces, jako droga, tak jak mówi Platon. Jako droga, której nie można pokonać za kogoś. Tylko trzeba robić ewentualnie z kimś. To filozofowanie, czym jest filozofia? Filozofia jest aktywnością, to znaczy jest rozumowaniem zawartym między pytaniem problemowym, a jego rozwiązaniem. I właściwie jest tą drogą, którą się idzie, żeby próbuje rozwiązywać to zadanie. Nie wiem, ile jest minut? A już mam jeszcze mam minutę. No więc właśnie. I do tego jest potrzebna, proszę Państwa, do tego jest potrzebna określona metodyka postępowania nauczyciela. To jest, trzeba wdrożyć nauczycieli. To jest, no wydaje mi się, że to nie jest takie proste, to trzeba zmienić sposób podejścia do procesu dydaktycznego. Ale to można robić. To można próbować na jakichś, nie wiem, studiach podyplomowych, kursach, próbować nauczycieli wdrożyć i to nauczycieli różnych przedmiotów, bo to powinno być masowe, bo to można robić na języku polskim, na historii, na jakimkolwiek, rozważać problemy filozoficzne, na których oparta jest dana nauka. Na matematyce możemy się zastanawiać z uczniami, czym jest liczba. Na historii możemy zastanawiać się, czym jest historia, prawda? Nie fakty, tylko czym jest historia. Kim jest historyk i tak dalej, i tak dalej. Czy co to znaczy, że historię piszemy ciągle na nowo? Na biologii możemy zastanawiać się, co to jest istota żywa i na każdej lekcji, no nie mówię, że na każdej literalnie, na każdym przedmiocie można wygospodarować taki czas, żeby w taki sposób z młodzieżą rozmawiać. No może w następnym głosie powiem, co się uzyskuje w takim procesie. To dziękuję bardzo.
Czy ja będę się starał teraz korygować, jak to jest możliwe, tak? Bo zostałem wywołany jako nauczyciel, który współpracuje w szkole od strony tej formalnej, będę starał się odpowiedzieć, czy pewne propozycje, które obydwie pani profesor zaproponowały, są możliwe do realizacji. Pierwsza rzecz jest taka, że dane o nauczaniu filozofii na dzień dzisiejszy, są to dane z 2011 roku, one nie są optymistyczne, bo mniej więcej w Polsce filozofię uczy się w 225 szkołach i to są szkoły gimnazjalne, licealne. Dodatkowo jest tak, że filozofia jest przedmiotem, który jest jakby przedmiotem do wyboru. Pojawia się na czwartym etapie i ja tutaj jestem umiarkowianym jakby optymistą, że młodzież tak masowo zacznie wybierać, interesować się filozofią, skoro w całym etapie kształcenia filozofii nie ma. Druga rzecz to jest tak, że oczywiście się zgadzam, że na każdych przedmiotach można odwoływać się do pewnych zagadnień, które są filozoficzne. Problem polega na tym, że niestety jest bardzo mało czasu w szkole na to, żeby takie odwołania robić. I tutaj raczej wolałbym, żeby to było jakby wpisane w filozofię, to znaczy uczniowie, którzy wybrali ten przedmiot, żeby mieli do czynienia z zagadnieniami, które by jednoznacznie definiowali, że to są zagadnienia filozoficzne, które się pojawiają. Tutaj pojawiły się raporty, które mówią zarówno o stanie edukacji, o sposobie rozwiązywania zadań przez młodzież w szkole. Jest taki raport, który mówi szerzej, może nie tyle o uczniach, ale o edukacji, to jest jak będzie zmieniała się edukacja, wezwania dla polskiej szkoły z 2011 roku. Jest to taki raport, który przedstawia jakby cztery możliwe schematy, w których szkoła się może rozwijać. Pierwszy schemat jest takim stanem, który mi się wydaje, że jest obecny w dzisiejszej szkole i jest on przez osoby, które tam raport pisały, nazwany fabryką komponentów, to znaczy jest to taka wizja szkoły, która jest też obecna, wydaje mi się, w filozofii. To jest taki utarty paradygmat, to znaczy mistrz uczeń. Tym mistrzem miałby być nauczyciel, a uczeń miałby być tą jednostką, która ma zostać sformatowana. To znaczy ona nie ma wiedzy o świecie, ale poprzez spotkanie z tym nauczycielem tą wiedzę zdobywa. I tutaj niestety jest tak, że jest problem też jakby formalny, to znaczy kto może nauczyć filozofii. Z jednej strony to są osoby, które kończyły no, pięcioletnie studia magisterskie, albo teraz tam trzyletnie licencjackie i studia uzupełniające, a z drugiej strony osoby, które kończyły studia podyplomowe. No, moim zdaniem jest diametralna różnica w zasobie wiedzy takich osób i to też niestety przekłada się na jakość kształcenia. Z drugiej strony brakuje zaplecza dydaktycznego, to znaczy tutaj zgadzam się z panią profesor o tej jakby wpływaniu na podręczniki, żeby one były coraz lepsze, tylko że podręczniki jakby wpisują się w podstawę programową, one muszą ją zrealizować, bo inaczej no, nie zostaną jakby uznane za te poprawnie, więc nie jest to wina chyba, wydaje mi się, podręcznikowa, raczej jest to wina bardziej podstawy programowej. Są takie zjawiska, oprócz tego, które się pojawiają, które pokazują, że może jest pewna alternatywa, to znaczy szkoła nie ma monopolu na uczenie, to znaczy są zjawiska, które doskonale sobie radzą z zagadnieniami filozoficznymi, a robią to poza szkołą. I tutaj myślę, że ten projekt filozofowanie z dziećmi, to jest jakby najlepszym przykładem tego. Więc co by filozofia, odpowiadając na pytanie, co by filozofia mogła dać? Na pewno z jednej strony no, byłoby takim zebraniem czy obrazem, który by połączył pewną fragmentaryzację przedmiotów, które w szkole występują. To znaczy jest tak, że na różnych przedmiotach dostajemy pewne, nazwijmy to szeroko, obrazy świata, ale one się nie składają w całość. I tutaj filozofia mogłaby się pokusić o to, żeby no, ze swoją kategorią interpretacji połączyć jakby to w jakiś wspólny obraz, a jeżeli by się dało, albo w jakąś mozaikę obrazów, to chyba lepiej byłoby to tak nazwać. I no, wpływać na pewne jakieś takie nie, poczucie, czy poczucie całości, albo kategorii, nie wiem, szerszego rozumienia, które by się pojawiało. To ja bym na tym zakończył. To teraz ja zabieram głos. I pewnie się zgadzam z Adamą, że to, co filozofia może mieć do edukacji, to właśnie
nauczanie tej umiejętności miękkich, nauczanie rozwiązywania problemów. Tego w naszej szkole brakuje. I szczególnie myślę w kontekście celów reformy, w ogóle reformy programowej kształcenia ogólnego, w ogóle wprowadzenie filozofii do szkół może być doskonałą okazją do dania tej reformie pewnych drogowskazów. Ale niestety na przykład i te cele nauczania filozofii zostały zaaprobowane w podstawie programowej. Tak ona została sformułowana o tych celach, które wczoraj pani minister mówiła i to jest bardzo dla nas pocieszające, że pani minister nie tylko o tym mówiła, ale że w ogóle się zechciała do nas podpiewać. Natomiast na przeszkodzie realizacji tych celów stoi tradycyjny model nauczania filozofii. Znaczy model nauczania filozofii, który w Polsce się zakorzenił. Mianowicie model nauczania filozofii poprzez historię filozofii. Ten model jest dobrze sprawdzony na poziomie akademickim, na którym możemy studenta poczęstować 6 semestrami historii filozofii, solidnym, intensywnym kursem, w którym rzeczywiście możemy przedstawić historię idei. Natomiast w szkole układ taki historyczny, układ treści niestety nie może zdać egzaminu, dlatego że z konieczności musi być mocno selektywny. A jeżeli jest mocno selektywny, to giną różne związki problemowe. Giną różne związki między ideami. Czyli co z tego, że nauczymy ucznia bardzo trudnej epistemologii Kanta, tak? Wprowadzimy pojęcia bardzo trudne do zrozumienia, pojęcia form zmysłowości, kategorii czystego intelektu, skoro później już nie ma miejsca na to, żeby w szkole poruszyć wątki neokantyzmu albo krytyki Kanta ze strony różnych innych filozofów. Czyli innymi słowy, jeżeli się przedstawia tak filozofią w szkole, to filozofia zamiast nauczycielką stawiania i rozwiązywania problemów staje się, to przedstawia filozofię jako takie targowisko, na którym różni filozofowie wystawiają swoje kraniki i każdy ma inny towar do zaoferowania. To niestety jest bardzo niedobry sposób nauczania filozofii. Także zdecydowanie nauczanie filozofii w szkole powinno mieć charakter problemowy. Takim charakterystycznym przykładem na to, co gubi historyczny porządek nauczania, jest taka dość osobliwa przypadłość tej konstrukcji podstawy programowej, w której filozofia jest podzielona na epoki i dyscypliny. I na przykład problemy ontologii pojawiają się w epoce starożytno-średniowiecznej, bo to są połączone w jedno, nowożytnej, natomiast nie ma ontologii współczesnej. Dlaczego nie ma? Ano dlatego nie ma, że jest za trudna dla szkoły średniej, że problematyka ontologiczna w XX wieku jest bardzo zaawansowana pojęciowo i do wprowadzenia do szkół się nie nadaje. No ale wygląda to osobliwie, bo uczeń odniesie wrażenie, że ontologii współcześnie nie ma. Natomiast problemowe nauczanie filozofii pozwala te bariery przekroczyć przez dostarczenie, no nie podręcznikowych wiadomości, ale pewnych motywów współczesnej ontologii bez odwoływania się do trudnych dzieł filozoficznych. Na przykład w pierwotnym projekcie podstawy programowej był zapisany punkt, który mówi pod tytułem Zagadnienie bytu i zmiany,
I w tym punkcie jest sugestia taka, że podstawowym kryterium istnienia jest zachowywanie tożsamości przez przedmiot. I teraz, jeżeli to jest podstawowe kryterium istnienia, to uczeń może wykonywać pewne ćwiczenia polegające na próbie odpowiedzi na pytanie, co istnieje, przez wynajdywanie kryteriów tożsamości. I na przykład może podjąć związane z jego doświadczeniem na lekcjach matematyki pytanie o to, czy liczby istnieją, zastanawiając się nad tym, jak operacje matematyczne, prawa arytmetyki na przykład, pozwalają sformułować zagadnienie tożsamości liczb. Czyli na przykład, dlaczego powiedzmy a do potęgi n tej istnieje, a jest różne od 1 większe od 0, a 0 do potęgi zerowej nie istnieje. Prawda? To uczeń mógłby zrobić i może rozważać zagadnienie istnienia liczby bez odwoływania się historycznego do Russella, Frege'ego i różnych innych filozofów bardzo trudnych do zrozumienia. To na razie tyle. Poproszę. Szkołach, tak, w których jest filozofia. Państwo też tutaj mówią filozofia i ja mam pytanie, które mnie już dręczy od kilku lat. Dlaczego filozofowie nie przyznają się do etyki? Etyka w szkole jest i na pewno w szerszym zakresie niż filozofia, tak, pod nazwą filozofia. Co więcej, to jest przedmiot, który jakby ma przyszłość, bo i coraz więcej dzieci na to uczęszcza. Też występuje na wszystkich poziomach edukacyjnych. Natomiast jakby środowisko filozofów akademickich zupełnie się odcina od tego. I to jest moje pytanie. Dlaczego? Dziękuję. Przepraszam, ale nie bardzo wiem, czy ktoś z Państwa panelistów chciałby odpowiedzieć. Tak, to proszę. Jak nie. To znaczy, ja mam sugestię. Myślę, Jacku, że może jeszcze pytanie. Ja sądzę, że tej filozofia została postawiona w bardzo złej sytuacji, to znaczy w tej opozycji do religii. I to jest jak gdyby pierwszy taki dość dla nas kłopotliwy moment. No, a drugi to może ty jeszcze coś powiesz. Nie rozumiem, dlaczego pani odnosi wrażenie, że filozofowie się od tego odcinają. Nie odcinają się. No nie ma, filozofia nie ma tak wielu możliwości oddziaływania na życie publiczne, na świadomość publiczną, ale bardzo często były podejmowane dyskusje na ten temat i w gronie filozofów nie ma cienia rozbieżności co do tego, że etyka powinna się znaleźć w szkole z wielu powodów. Pierwszy oczywisty powód jest taki, on jest bardzo ważny i bardzo obecny, że szkoła od wielu lat całkowicie zrezygnowała z wychowywania uczniów. Kiedy ja byłem uczniem w szkole podstawowej, raz w tygodniu była tak zwana lekcja wychowawcza. Teraz lekcji wychowawczych nie ma. W szkole się pleni. No, o tych uczniów, które ja rozmawiam, słyszę, że to nie jest tak. Znaczy, że coś się nazywa lekcja wychowawcza, ale tam jest robienie 100 rozmaitych rzeczy, ale nie stawianie istotnych problemów związanych z zachowaniem uczniów. To znaczy, jest bardzo wiele problemów, od tych najbardziej nieprzyjemnych, to znaczy brutalność i agresja oraz narkomanię, o których się nie mówi wiele, albo się mówi w sposób sztampowy i nieprzekonujący. To znaczy mówi się dzieciom, jak są w pierwszej klasie, uważaj, jak przechodzisz przez jezdnię, bo cię samochód zabije. A jak są trochę starsze, to się mówi, uważaj, jak ktoś ci wtyka narkotyki, mów po prostu, że ich nie przyjmiesz. To nie jest widzenie problemu. To jest zastraszanie, ugniatanie, ukierunkowywanie w sposób tak powierzchowny i tak nieprzekonujący. Powtarza się uczniom to, co oni wiedzą. Wychowywanie nigdy nie polega na wpływaniu. Polega zawsze na dialogu i na wpływaniu pośrednim przez sposób myślenia, przez wartości, które ta osoba wychowywana przyjmuje. Teraz, dlaczego nie ma etyki w szkole w większym zakresie niż to się realnie dzieje, to powód jest oczywisty i to wszyscy wiedzą. To znaczy, ministerstwo od wielu lat
stawiało studentów, uczniów przed wyborem. Albo religia, albo etyka. Co było absurdalne. Każdy filozof z kul, z którym rozmawiałem, mówił, że to jest absurdalne. Osoby wierzące mówią, że to jest absurdalne. Osoby niewierzące mówią, że to jest absurdalne. Wreszcie minister mówi, że to jest absurdalne i utrzymuje ten stan. I potem się okazuje, że powód jest trywialny. To znaczy, żadnej szkole się nie opłaca zatrudnić kogoś, kto byłby nauczycielem etyki. Wobec tego kogo muszę zatrudnić? Czasem się zatrudnia historyka, czasem się zatrudnia kogoś z humanistyki, polonistę. Najczęściej zatrudnia się katechetę. Znaczy, jeżeli już jest katecheta, który uczy religii, to niech zostanie godzinę dłużej uczy etyki także. Co oczywiście natychmiast wywołuje oczywiste protesty, że albo lekcja religii, albo lekcja etyki. Na co z kolei katecheta najczęściej odpowiada? Ja, będąc katolikiem, mogę także dobrze referować protestantyzm, albo religię, albo islam. I no, co do tego są właśnie wątpliwości. Czy człowiek, który złożył przysięgę, że będzie rozszerzał wiedzę chrześcijańską, w sposób bezstronny przedstawi islam. I jakiś rodzaj niewiary rodzi się w szkole. I to wydaje mi się nieuniknione. Proszę się tym nie martwić, ponieważ wszyscy w tej sprawie jesteśmy jednomyślni. Problemy, z którymi się spotykamy, są natury czysto pragmatycznej. To czy szkole nie opłaca się zatrudnić człowieka po filozofii do tego, żeby wyłącznie uczył etyki? Ponieważ im się nie opłaca, albo zlecają to osobom, które budzą wątpliwości co do swojej bezstronności, albo rezygnują z tego całkowicie. Natomiast dużo poważniejszy, dużo groźniejszy problem to jest ten, o którym powiedziałem na samym początku. Szkoła wycofywała się z wychowywania. Rozmaite metody kontroli uczniów w przeszłości były stosowane. Natomiast poziom takiej wulgarności, dość ordynarnego sposobu życia, z jakim się spotykamy na co dzień, chyba każdego z nas bije w oczy. Wystarczy około godziny pierwszej, drugiej, trzeciej pokręcić się koło gimnazjum w Warszawie i tam po dzwonku wysypuje się tłum młodzieży, który w sposób wulgarny przeklina, ryczą, popychają się, zachowują się agresywnie. Oczywiście młodzi ludzie zawsze lubią się wyszumieć. Natomiast to było jakoś kontrowane, jakoś komentowane w przeszłości. Teraz nie jest. Tak. Proszę Państwa, może tak mówić właśnie druga pytania. Ja może nawiążę do tego głosu Jacka, bo myślę, że tutaj oczywiście cały czas gdzieś w tle jest o wiele głębszy problem. To znaczy jest to problem modelu roli szkoły w dzisiejszym społeczeństwie. W społeczeństwie, w którym autorytet nie jest czymś, co w ogóle funkcjonuje, gdzie, no właśnie, wychowanie to jest, ponieważ zostały jak gdyby zakwestionowane pewne sprawy związane z dyscyplinowaniem, karaniem itd., itd., okazało się, że ten model wychowania takiego właśnie, że można wszystko, no przynosi wyniki dość przerażające, ale też nie ma powrotu do tego poprzedniego, bo właśnie za nim system wartości, który go wspiera. I są różne modele szkoły, od takich, które w ogóle negują taki Nietzsche, że społeczeństwo bez szkoły. No, filozofia musi się z tym zmierzyć, bo to jest też problem filozoficzny. Jak to przełożyć teraz na obecność filozofii w szkole? Ja byłam przede wszystkim bardzo sceptyczna wobec tego właśnie, co się tutaj... Ja wiem, że to jest istotny element szkoły, że ona musi dać wiedzę. Ale ta wiedza z zakresu filozofii, tu była mowa o tym, żeby, prawda, różnymi drogami, właśnie takimi ćwiczeniami, jednak tam no o ontologii, no bo jak inaczej jakąś wiedzę przekazywać. Ale czy nie jest również tak, że chcemy, żeby ze szkoły wyszli ludzie, którzy mają taki dość, no może średni, ale jednak poziom wiedzy, który sprawia, że oni są, no nie intelektualistami, ale jakoś ludźmi kulturalnymi. Człowiek właśnie nie powinien wiedzieć, kto to jest Platon i kiedy się urodził, kto to jest święty Tomasz. Czy taka właśnie wiedza też ogólna, która była domeną szkoły? Bo przecież to była rola tej starej szkoły, tak? Że ona
przystosowała ludzi do funkcjonowania w określonym modelu społeczeństwa i tam wyznacznikiem człowieka wykształconego był pewien zasób wiedzy z zakresu kultury, literatury, także filozofii, obycia. Można było się odwołać do pewnych archetypów, pewnych toposów, mogliśmy się porozumieć, istniała komunikacja na zupełnie innym poziomie. To tyle, jeżeli chodzi o ten dodatek do historii filozofii. Ja myślę, że jeżeli ktoś będzie znał nazwisko Kanta, będzie wiedział parę rzeczy, to też wcale nie zaszkodzi, a ponieważ właściwie cały tok nauczania w szkole nastawiony jest na historię. To bardzo trudno wyjąć z tego także historii filozofii. Także no, ja tylko tyle chciałam powiedzieć, że szkoła nie jest taką wyspą. Możemy sobie ją modelować. To mnie też przeraża, że co 3 lata mamy reformę szkoły i nie ma nawet możliwości, żeby sprawdzić to, co zostało jak gdyby opracowane, wypracowane i próbuje się wdrażać, bo nie ma tego rocznika, który jak gdyby 2, 3, które pozwolą nam sprawdzić, co tu jest dobre, a co nie. To nie jest tak, że te eksperymenty daje się natychmiast zobaczyć. Ten proces kształcenia, wychowania trwa. A ten chaos, w którym teraz mamy do czynienia, on wcale nie jest kontrolowany. To jest jak gdyby dla mnie dość, jak dla człowieka w końcu wiekowego, dość przerażające. Dziękuję. Nie wiem, czy jest miejsce na głos. Ja chciałbym się odnieść, wrócić jakby na chwilkę do od tych ogólnych tematów dotyczących kondycji szkoły, wrócić na chwilę do samej filozofii i miejsca i edukacji filozoficznej. Moje doświadczenie, refleksja jakby wzmacniają we mnie taki pogląd, że do dobrego nauczania filozofii w szkole potrzebne są 3 rzeczy, że taki nauczyciel musi wiedzieć, czego uczy, czyli musi być dobrze przygotowany na akademickim poziomie do nauczania tego przedmiotu, musi mieć wiedzę na ten temat, musi być entuzjastą tego przedmiotu, czyli radować się tym, że uczy i umieć tym entuzjazmem zarazić uczniów, to bardzo ważny punkt. I trzecie, musi wiedzieć, jak to robić, czyli po prostu dysponować narzędziami metodycznymi, umiejętnościami do tego nauczania. I każdy z tych punktów nasuwa pewne wątpliwości. Można się zastanawiać, jak uczymy na poziomie akademickim. Wiele się od czasu moich studiów filozoficznych zmieniło, mam wrażenie, i też sytuacja adeptów filozofii też chyba jest troszkę inna niż dawniej. No, oczywiście, że można powiedzieć, że każdy to tak mówi, bo mówi, że w czasach jego młodości lepiej się uczyło, bo gdy wszystko było lepsze. Ale wydaje mi się, że czasami spotykam absolwentów, adeptów filozofii, którzy no, znaleźli się na tym przedmiocie jednak dość przypadkowo i dysponują małym zasobem wiedzy. Być może to trzeba zbadać, może mój pogląd jest w tym punkcie niesłuszny. Natomiast mocno się upieram, że nie ma dobrego uczenia filozofii bez entuzjazmu, czyli bez tej radości, którą odczuwamy, kiedy mamy gdzie wprowadzać naszych uczniów. I to jest pytanie, na ile filozof współczesny entuzjazmuje się swoją dziedziną, na ile ma radość z tego, że jest filozofem, czy też raczej jest pogrążony w sceptycyzmie, w wątpliwościach, niemocy. To jest wielkie pytanie do filozofii współczesnej w obecnej dobie. I trzecia rzecz, może nawet kto wie, czy nie, najważniejsza z nich, bo nawet jeśli ktoś ma wiedzę i entuzjazm, to jeszcze musi mieć narzędzia. I to jest niezwykle ważna rzecz. Bardzo rzadko spotykam wśród kolegów filozofów umiejętności dydaktyczne niezbędne do wprowadzania w ten trudny przedmiot. Tego można nauczyć, tak jak pani profesor Powojewska stwierdziła słusznie, ale metodami no, bardzo współczesnych podejść treningowych wręcz. Robi się taki wysiłek w edukacji w odniesieniu do wszystkich przedmiotów, matematyki, historii. Również filozofia mogłaby być beneficjentem tego procesu użytkowania metod aktywizujących, gier dydaktycznych, rozmaitych posunięć, które pozwalają to, o co się pani profesor upomniała na końcu, czyli pozwalają przekazać wiedzę o Platonie i jego szczegółach jakby na końcu procesu. To jest tylko ta różnica, że zaczyna się od rzeczy, którymi można zainteresować, wprowadzić ludzi nieprzygotowanych.
w jakimś momencie mają wielką potrzebę dowiedzieć się, co inni myśleli o tym. No i można powiedzieć, był taki Platon i myślał to i to. Ale to już wtedy, kiedy grunt jest przygotowany. Więc trzy rzeczy. Wiedza rzetelna, entuzjazm do przedmiotu i metody, narzędzia do przekazywania. Ja sądzę, że to jest taki bolesny obszar, bo być może deficyt jest w tych ostatnich dwóch punktach, bo byłbym ostrożny z tym pierwszym, z tą wiedzą, tak się tu surowo wypowiedziałem, ale może nie jest tak źle w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o entuzjazm i narzędzia, to myślę, że nie jest najlepiej i to nam przeszkadza w pewnej ofensywie dbania o obecność tego przedmiotu w szkole, którego to obecność uważam za niezbędną, konieczną i niezbędną do przeforsowania ostatecznego, bo nie ma kultury po prostu bez tego i będziemy się obsuwać cywilizacyjnie, jak będzie nieobecna filozofia w szkole jeszcze dłużej. Tu się bardzo cofnęliśmy w stosunku do lat międzywojennych i to jest wstyd. No więc tak, właściwie tylko będę tutaj powtarzała pewne rzeczy, bo zgadzam się tutaj w dużej mierze ze swoimi przedmówcami. Więc tak, tego Platona i Kanta to rzeczywiście bym zostawiła na końcowe klasy licealne. A nawet można ich, no to jest pewna propedeutyka filozofii i tam można powiedzieć o czymś, ale trzeba tę młodzież do tego przygotować. Oni muszą być tym zainteresowani. Oni muszą chcieć to wiedzieć po prostu. I to wcześniejsze już właściwie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, to budzenie zainteresowania problemami ogólnymi, ta umiejętność zapytania i odwaga postawienia pytania tutaj, to jest bardzo ważne. I właśnie w tych metodykach, tych warsztatach filozoficznych coś takiego jest wyrabiane. Ja chciałabym tutaj podkreślić, że zgoda, żebyśmy nie mylili, problemowe nauczanie filozofii. To nie jest, nie wiem, co tutaj miałeś na myśli, jak to tutaj dorobić, to może po części się domyślam, ale właśnie o co tutaj chodzi? Nie chodzi o to, żeby stawiać, żeby wieść myślenie młodzieży na pas. To tutaj sparafrazuję. Trzeba młodzieży oddać głos, niech ona oddać jej aktywność. Ona sama ma myśleć i sama ma rozwiązywać problem. I to wydaje mi się bardzo trudne w naszym systemie edukacji, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do tej mistrz, uczeń i nauczyciel ma autorytet innego rodzaju. On po prostu jest, on myśli, że ma wyłączność w sprawie rozwiązywania problemów. Z tego trzeba, ucząc młodzież, dzieci, młodzież samodzielności, trzeba z tego zrezygnować. Trzeba się wycofać z tego podpowiadania, jak ma być. Młodzież stawia problemy, to są problemy ważne dla niej i na ten temat powinna rozmawiać, ten problem rozwiązywać i nie trzeba jej pozwolić na błędy. Na błędy w myśleniu, błędy w rozwiązywaniu. My nie doceniamy tego, jak wiele można się nauczyć na własnym błędzie tutaj. W grupie, jeżeli się są różne zdania, to myślenie jest korygowane i nie należy się tego bać. A co zyskujemy, jeżeli tak lekcja jest prowadzona? No tutaj potrzebne są metody treningowe, metody warsztatowe i to wydaje mi się, że tu i teraz, co możemy zrobić, to spowodować, żebyśmy uczyli się metod warsztatowych i treningowych prowadzenia zajęć, gdzie się oddaje głos grupie. I co można uzyskać? Można uzyskać wtedy jakiego rodzaju umiejętności? U młodzieży naturalnie, u dzieci. Sprawność posługiwania się słowem, na przykład. Dalej, sztukę stawiania pytań. Biegłość w poprawnym rozumowaniu. Zdolność operowania posiadaną wiedzą, umiejętność syntezy, analizy, bo w dialogu, to właściwie powinna, najpierw to jest dyskusja, ale potem przechodzimy do komunikacji dialogicznej, która jest czymś innym niż dyskusją, trzeba argumentować, trzeba umieć stawiać pytania i trzeba argumentować, bronić swojego stanowiska, trzeba syntetyzować i analizować. Następnie czego się uczymy? Myślenia holistycznego, całościowego, prawda? Tutaj musimy czerpać argumenty z całego swojego życiowego doświadczenia, nie tylko z tego, co
dowiedzieliśmy się w szkole i na poprzedniej lekcji, tylko uruchamiamy całe swoje doświadczenie. No i następnie, proszę Państwa, uczymy się uważnego słuchania. To jest, zapominamy o tym, że w rozmowie, w dialogu, słuchanie to nie jest takie przeczekiwanie, niech Pan powie, a żebym ja szybko mógł powiedzieć, tylko staramy się zrozumieć to drugie stanowisko. No, w pedagogice to się nazywa słuchaniem aktywnym. I teraz bez tych umiejętności, teraz na razie mówię o umiejętnościach, bez tych umiejętności erudycja staje się po prostu bezużytecznym kapitałem, którym, a właściwie nawet balastem przytłaczającym umysł. Trzeba umieć operować wiedzą. I te umiejętności składają się na tą plastyczność myślenia, o której tutaj była mowa. Ale jakie postawy uzyskujemy? Postawy samodzielności moralnej i intelektualnej, tak? Nawyk samodzielnego myślenia, odwagę intelektualną i cywilną. Żeby zadać pytanie, trzeba mieć odwagę, tak? Później, żeby bronić swojego stanowiska, żeby wyrazić swoje stanowisko, trzeba mieć odwagę. No i następnie uczymy się również krytycyzmu. Bo jeżeli zderzają się różnego rodzaju poglądy, to orientujemy się, z czym jest nie tak. Następnie zostaje podważona postawa dogmatyczna. Czyli okazuje się, że inni też mają jakieś racje. Że nie wyłącznie ja mam rację, tylko inni też mają rację. Uzyskuje taką świadomość, to jest pod punktem wyjścia w filozofii, świadomość własnej niewiedzy i pokory intelektualną. Tak? No i tutaj jest, czego uczymy się w rozmowie takiej dialogicznej. Przekraczania własnego egocentryzmu i możliwości zdystansowania się do własnych poglądów i też wczuwania się, czy próby wejścia w cudzy punkt widzenia. To jest, proszę Państwa, podstawowa cnota obywatelska w demokracji. Czyli przechodzimy do postawy dialogicznej, która tutaj właśnie pewne już umiejętności są z tym związane, może powiem jeszcze inne. Otwartość intelektualna, wrażliwość moralna, tak? Zostaje tutaj w zderzeniu różnych poglądów uczestników rozmowy, zderzają się różne poglądy i okazuje się, że one nie są bezsensowne, że mają jakieś racje. Następnie no, to jest, prowadzi to, może prowadzić do kształtowania się postawy tolerancji. To, co tutaj zostało już powiedziane, pan profesor Hołówka powiedział, że no, wychowanie jest procesem bardzo skomplikowanym i nie ma tutaj jednoznacznych zależności. Nie wiadomo, jak to będzie, czy na pewno to będzie postawa tolerancji, czy na pewno to, czy na pewno tamto. Nie. Wychowanie jest dramatem. Nie wiadomo, jak się skończy. Tutaj. Ale są szanse, że przy takim postępowaniu będzie ono szło w określoną stronę. No i postawę kreatywności. No i ostatnia jeszcze, jakie motywacje? Zainteresowanie światem. Nie nuda na lekcjach, ale zainteresowanie światem i poglądami innych ludzi. No i wiara we własne możliwości. To tyle. Nie wiem, na przykład. Może najpierw dokończymy, a potem... Tak? Dobrze, proszę bardzo. Mogę zabrać głos. Dzień dobry Państwu, Paweł Skrzydlewski, Katowicki Uniwersytet Lubelski. Mam przyjemność być nie tylko pracownikiem uczelni, ale także nauczycielem od 18 lat w różnych liceach, gimnazjach lubelskich, więc chciałbym się z Państwem podzielić kilkoma uwagami na temat nauczania filozofii, bo jestem praktykiem, prawie 18 lat. Proszę Państwa, wydaje mi się, że zapominamy o tym, co już wiele lat temu, na co zwrócił uwagę ojciec prawie tylko Alan Bloom w swojej pracy Umysł Zamysł Zamknięty, kiedy mówił o edukacji w Stanach Zjednoczonych, zwracając uwagę na to, że bardzo często przeceniamy szkołę i przeceniamy jak gdyby nasze oddziaływanie na młodzież. Bloom zwrócił uwagę na to, że ludzie, którzy przychodzą do szkół, również do uniwersytetów, to nie są białe, niezapisane tablice, to są ludzie, którzy są już jakoś uformowani, to bardzo mocno uformowani przez szeroko pojętą kulturę, media, obyczajowość zewnętrzną. I teraz jaki jest problem? Problem jest w tym, że trudno się przedrzeć przez
tę kulturę współczesną, która bardzo często, jest, mówiąc po prostu, jest głupia. To jest jak gdyby pierwsza zasadnicza rzecz. Trzeba też pamiętać o tym, że nauczanie filozofii w szkole średniej czy w szkole podstawowej, ono wymaga na to, co zwraca uwagę tutaj pan profesor, mówiąc o dobrze przygotowanym nauczycielu i zarazem mistrzu. Ja powiem tak, że w swojej praktyce zawodowej staram się iść tutaj za wskazaniami świętego Tomasza z Akwinu. On w traktacie o nauczycielu zwrócił uwagę na to, że prawdziwy akt edukacyjny to jest akt miłosierdzia. Czyli to jest akt, który jakby usuwa niewiedzę z drugiego człowieka i ten akt miłosierdzia jakby wymaga przede wszystkim mistrza, który rozumie prawdę, zna prawdę i do tej prawdy prowadzi drugiego człowieka. Proszę zwrócić uwagę, my w większości wypadków kłócimy się, nie zgadzamy się co do tego, czym jest tak naprawdę filozofia, jaką ona pełni rolę w kulturze. Nie zgadzamy się co do tego, właściwie czym jest edukacja. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę, edukacja zasadniczo została sprowadzona do przyuczenia do zawodu, skomercjalizowana. Do tej edukacji dostaje się człowiek młody, który zaczyna jak gdyby rozumieć to, że staje się częścią pewnego systemu i nie chce w tym systemie żyć. Filozofia mogłaby mu pomóc jakby zrozumieć kulturę i wyrwać się z tej matki, ale to wymaga przede wszystkim tego, co kiedyś już na co wskazywał Bloom, jakby świadomości tego, że znamy prawdę i tej prawdy uczymy. Dzisiaj wielu filozofów jakby zrezygnuje z tego, upada w relatywizm. Skutek jest taki, że zajęcia z filozofii po prostu mogą się stać jakby narzędziem też zepsucia młodzieży. Dzisiaj ludzie młodzi, słuchając na przykład argumentacji za tym, że każdy ma prawo do swojej opinii, swojego przeświadczenia, mogą rysować na swoich paznokciach swastyki, mogą rysować na swoich paznokciach różne znaki satanistyczne. Mają do tego, wychodząc z takiego przekonania, że mają do tego prawo, więc proszę Państwa, reasumując, wydaje mi się, że musimy być bardzo ostrożni w swoich sądach i wydaje mi się, na sam koniec już kończąc, wydaje mi się, że miał rację ojciec profesor Krąpiec, mówiąc o tym, że filozofia ma szansę powrócić do szkół średnich, do edukacji powszechnej wtedy, kiedy zajmie się czymś poważnym. Takim czymś poważnym mogłaby być problematyka praw człowieka i jak gdyby nauczanie tej problematyki. W innym wypadku, obawiam się, będzie to filozofia, która będzie rozsadnikiem relatywizmu, agnostycyzmu, subiektywizmu i w istocie rzeczy ona musi zostać jakby odrzucona przez kulturę. Dziękuję za mój głos. Przepraszam, pozwólcie, że skończę się. Widzę, że głos sali, to była dyskusja za chwilę. To znaczy ja postaram się odnieść szybko, żeby oddać głos zaraz Państwu, którzy zabierali głos. Na początku jestem wołany przez Kasię z pytaniem, dlaczego nie mówię o etyce. No, spotkanie dotyczy filozofii w edukacji i stąd nie odnosiłem się. Etyki też, bo to etyka oczywiście w szkołach też się pojawia. Jest trochę więcej tej etyki, jest około 608 szkół, gdzie to około 5,5% w skali 11 tysięcy szkół jest wykładana. To nie jest oszałamiająca liczba, której się pojawia. Pojawiają się problemy natury formalnej, o której mówił pan profesor Hołówka. To znaczy, ja tu nie upatruję kwestii zatrudniania bądź zatrudniania katechety, bo zdarzają się na przykład razem z Kasią jesteśmy z Wrocławia, gdzie została zwolniona taka osoba. To znaczy nie można wykładać tego przedmiotu, bo rozumiem, że ktoś wtedy łamie tą przysięgę, to znaczy mówi o religii, jednocześnie na drugim przedmiocie mógłby zaprzeczać tej religii i pani została postawiona przed dylematem wyboru, który przedmiot chciałaby wykładać. Moim zdaniem tutaj bardziej problem leży w stronie bardzo dziwnego zapisu, który się pojawił, który daje niesamowite możliwości dyrektora. To znaczy dyrektor może ustalać tygodniowy wymiar godzin etyki.
co jest absurdalne, bo to jest tak, jakby powiedzieć dyrektorowi, że, który na przykład jest lefistą, że może ustalić ilość godzin matematyki. No i biorąc przygotowanie, nie obrażając oczywiście lefistów, no nie mam, żeby ta ilość matematyki spadła, bo było więcej zajęć z wychowania fizycznego i tutaj nie ma tej równowagi, to znaczy pojawia się etyka, ale ona zawsze jest obcięta. Jeżeli ktoś obcina jedną godzinę, to zwróćcie Państwo uwagę, że też automatycznie no, kumuluje się materiał, który nauczyciel jest zobligowany do tego, żeby go zrealizować. To znaczy szkoła sprawdza efekty, które są albo rozumiane bardzo dziwnie na zasadzie średniej, to wtedy pół biedy, bo to ze średnią to raczej etyka i religia wynosi do góry swoich uczniów, albo z drugiej strony z realizacji materiału. I tutaj, jeżeli mamy obciętą jedną godzinę, to jest problem, bo trzeba łączyć rzeczy, żeby zdążyć z realizacją programu i pewne na przykład wątki, no, zmiankować, znaczy 15 minut poświęcać na jakiś temat, który zdecydowanie więcej czasu by zajmował. Druga rzecz, chciałbym się odnieść też do tych lekcji wychowawczych, to znaczy panie profesorze, lekcje wychowawcze w szkole jeszcze są, to znaczy jest tam procent, około 30 godzin, gdzie 30% godzin, które są poświęcane jakiejś edukacji wychowawczej, bo to się tak teraz nazywa, ale szkoła stworzyła taki specyficzny sposób myślenia, sama jakby sobie go narzuciła, że teraz to, co pan profesor mówił, na przykład zagrożenie narkotykami, toksykologiem, jest dokładane w edukacji do bezpieczeństwa. I stwierdzono, że 30 godzin starczy na to, żeby wytłumaczyć, co zrobić, jeżeli ktoś zażyje jakiś środek, to znaczy jak go odreagować, jeżeli ogólnie się to da zrobić, więc w taki sposób jakby to rozwiązano. Trzecia rzecz, tutaj chciałbym się odnieść do pana wypowiedzi, to znaczy tej wypowiedzi, która mówiła o tym, że tutaj w procesie kształcenia nauczycieli no, powinny być te trzy elementy składowe. Pierwszy rozumiem i to jesteśmy w stanie sprawdzić, bo to jest wiedza i jesteśmy w stanie jakoś zweryfikować, czy ktoś na studiach nabył tą wiedzę, czy nie nabył. Natomiast co do entuzjazmu, to ja nie za bardzo widzę narzędzia, które by było w stanie badać poziom entuzjazmu nauczyciela, który wchodzi. Bo na początku może być duży, natomiast po, wie pan, trzech latach może dramatycznie spadać. I jeszcze trzecia rzecz, zaraz oddam głos. Trzecia rzecz, no to jest pytanie, no kto miałby tą zaplecze metodyczne stworzyć? To znaczy, czy mają to zrobić wydawnictwa, które no, rządzą się regułami rynkowymi, czy też powinno zająć się to szeroko rozumiane środowisko filozoficzne? I to jest pytanie otwarte, to znaczy dzisiaj ja nie widzę jednoznacznej odpowiedzi, to znaczy materiały, które są przygotowywane przez wydawnictwa albo są przygotowywane na zasadzie takiej koleżeńskiej, to znaczy wymieniania się jakimiś materiałami pomiędzy osobami, które pracują w szkole. Nie ma u nas czegoś takiego jak funkcjonowanie jakiegoś, nie wiem, na przykład portalu, który można by powołać, gdzie moglibyśmy pobierać otwarte materiały, a nawet jeżeli pojawiają się podręczniki, to nie podaje się na przykład odniesień do encyklopedii bardzo dobrych anglojęzycznych, z których można by ściągać informacje, jednocześnie na przykład wykorzystywać te informacje na języku angielskim, gdzie mamy tam no jakąś pracę z tekstem anglojęzycznym. Ja bym na tym zakończył. Panie Krzysztofie, to tylko tak ad vocem, tak? Proszę bardzo. Ja zapomniałem się przedstawić Krzysztofowi Cieszek w poprzednim wystąpieniu. Entuzjazm mierzy się bardzo prosto. Czy nie uciekają z lekcji? Czy przychodzą dalej? Czy idą za? A skąd on się bierze? No, z miłości dziedziny. A miłość dziedziny bierze się z tego, o czym pan mówił, czyli z kontaktu z prawdą. Ja nie widzę innej możliwości. To dlatego filozofowie byli entuzjastami, bo mieli poczucie, że coś odkryli i chcieli się tym dzielić. Jak nie odkrywają, to nie mają się czym dzielić. Koniec. Sprawa umiejętności. Tak jak dla każdej innej dziedziny, to jest robota warsztatowa, treningowa. Tak jak się uczy metoda na przykład aktywnych historyków, tak samo można i filozofów. I natychmiast się poprawia jakby instrumentarium tego filozofa. Kto to ma zrobić? No, pojedyncze osoby, filozofowie, którzy chcą uczyć i środowisko, jeżeli ma aspiracje, żeby zaproponować przedmiot. Dzisiaj w zasadzie już tak nowoczesne jest podejście do edukacji, że bez pewnego rozwoju metodycznego tutaj my nie mamy z czym startować, bo historycy, matematycy, poloniści opanowali ten warsztat i robią to znacznie lepiej niż wielu filozofów. Jednostki się przebijają, widzą, że to jest konieczne. No więc być może jakaś forma
pracy zorganizowanej na ten temat w przyszłości by była do rozważenia właśnie pod auspicjami chociażby, nie wiem, PTF-u czy innych organizacji w formie warsztatu, bo to się uczy po prostu praktycznie. To tyle ode mnie, a owocem właśnie. Dziękuję bardzo za tą możliwość odpowiedzi. To teraz, żeby dokończyć rundę, to udzielę sobie głosu. Wrócę najpierw do uwagi pani Kasi. Rzeczywiście zapomnieliśmy o etyce i to jest niedobrze. A może dlatego, że akurat koncepcja nauczania etyki jest dość dobrze przemyślana i już jest trochę przeplanowana. Także z nauczaniem filozofii w ogóle są problemy, są trochę większe problemy. Natomiast jest bardzo, obserwujemy bardzo niebezpieczne zjawisko oddzielania etyki od filozofii świadomości społecznej, które się przejawia między innymi tym, że felietony Magdaleny Środy są podpisywane Magdalena Środa, etyk, tak? A tu filozof i etyk, a nie filozof o specjalności w zakresie etyki. Tak? Czyli przedstawia się powszechnie etykę jako osobną dyscyplinę, a sławny Uniwersytet Jagielloński uruchomił studia w zakresie etyki. Tak? Znowu traktując ją jako osobną dyscyplinę. To jest zjawisko bardzo niebezpieczne, bo ono między innymi prowadzi do powierzania nauczania lekcji etyki katechetowej. Czy usprawiedliwia jakoś powierzanie lekcji. Teraz druga sprawa, to znaczy odchodząc od etyki, wracając do historii filozofii, to muszę powiedzieć tak, że rozmawiałem z ekspertami, którzy układali podstawę programową z historii muzyki, a więc przedmiotu, który ma w nazwie historia, i oni w tej podstawie programowej z premedytacją zrezygnowali z porządku historycznego, z narracji historycznej, po to właśnie, żeby uczyć uczniów problemowo. Oczywiście ważne jest, żeby człowiek wykształcony, o ile tę ponad 70% grupę młodzieży, która zdaje maturę, można nazwać wykształconą elitą, to człowiek wykształcony powinien wiedzieć, kto to był Platon, ale lepiej jest, jeśli do tej wiedzy dochodzi poprzez problemy. Moja córka w liceum kiedyś miała lekcję o Platonie w ramach języka polskiego i wróciła zachwycona. No i pytałem się jej, co jej tak się spodobało w tej lekcji. No to ona mi zaczęła opowiadać o tej teorii idei, jaka ona jest piękna i wspaniała. I opowiadała o tym tak, jak o pięknie dzieła poetyckiego. Czyli lekcja o Platonie była lekcją literatury, to znaczy przedstawiała Platona jako twórcę literatury. I to na lekcjach polskiego jest w porządku, ale gorzej, ale na pytanie, jaki problem Platon usiłuje rozwiązać za pomocą teorii idei, moja córka nie umiała odpowiedzieć, bo właśnie filozof powinien podchodzić do tego tak, prawda? Jak rozwiązać problem bytu i zmian. Platonizm jest jedną z propozycji rozwiązań tego problemu. I teraz, jak już się do tego, do takiej propozycji rozwiązania dojdzie, można powiedzieć, to Platon. Tak? To Platon tak wpadł na taki pomysł. I niekoniecznie trzeba zaczynać od przedstawienia jego imienia. I to jest dosyć istotna sprawa, dlatego że my mamy wdrukowane pewne stereotypy nauczania szkolnego i jak nauczałem dydaktyki filozofii na różnych uczelniach i zadawałem studentom sporządzenie konspektu na zadanie domowe, to zdarzało się, że dostawałem konspekt w tym stylu. Zupełnie, że tak powiem, wbrew temu, cokolwiek mogli usłyszeć ode mnie. Styl był następujący. Temat lekcji Platon. 15 minut życiorys Platona. Reszta Platon complete. Z takiej lekcji
oczywiście zostaje uczniom w głowie tyle tylko, że zdało się koło Nowogródka. Ale już co w tym zdało się koło Nowogródka, to już niekoniecznie. Dlatego zapominamy też o tym, że uczeń, jeśli się zaciekawi jakąś jedną tezą Platona, to resztę wiadomości o Platonie znajdzie w internecie. Szkoła już dzisiaj nie jest przekaźnikiem wiedzy. Szkoła powinna zająć się trenowaniem uczniów umiejętności. Oczywiście nie można trenować umiejętności w oderwaniu od wiadomości, bez wiedzy, ale te wiadomości powinny być podawane w związku z problemami do rozwiązania. W takim związku, który uczniowie rozumieją, że te wiadomości są im potrzebne, że nie uczą się czegoś, co być może nigdy im się nie przyda, tylko że właśnie tu i teraz jest im przydatne, a jeżeli nie będą wiedzieli czegoś, co jest w tym momencie przydatne, to wiedzą, gdzie się tego dowiedzieć. Dziękuję. Nie pamiętam kolejności. To może pan Krzyk najpierw. Nie pamiętam imienia, przepraszam. Bardzo dziękuję. Tomasz Kowalczyk, jestem z Lublina, uczę również etyki i filozofii w liceum. I chciałbym króciutko, najpierw kontrowersyjnie odnieść się do tego obcinania lekcji etyki ilości. I powiem tak, ja się cieszę, że jest taka możliwość. Uważam, że absolutnie jedna godzina w tygodniu zamiast dwóch to jest wystarczająca. Nasi uczniowie są 40 godzin w szkole, to i tak dużo. I jeśli tylko nie byłoby tego problemu, że etyki w szkole nie ma, to ja uważam, że jest wystarczające. Znaczy, to jest taki wymiar, jeśli ta etyka jest przez 3 lata w gimnazjum. Tak, ja mam gimnazjalistów, chociaż to też nie jest tak, że to jest ciągłość, bo oni się pojawiają, znikają, ale 3 lata etyki w gimnazjum, kolejne 3 w liceum, godzina w tygodniu moim zdaniem. To jest więcej niż ja miałem na studiach filozoficzno-historycznych w Lublinie na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej. Znacznie więcej. Ja miałem jeden semestr etyki. Wydaje mi się, że to byłoby dobrze, gdyby tylko była ta etyka oczywiście. I jeszcze tylko jedna uwaga. Ja bym bardzo chciał, żeby pan profesor miał rację, mówiąc o tym, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tej potrzeby etyki w szkole. Myślę, że tak niestety nie jest. To znaczy, że nie ma tutaj zgody i w takim sensie, że dyrektorzy nie chcą organizować lekcji etyki, ponieważ to jest konkurencja dla religii. I zaapelowałbym jeszcze o udzielenie na koniec udzielenie głosu tym osobom, które chciały odpowiedzieć na głos referujący Alana Bluma, obawy przed relatywizmem w szkole. Dziękuję bardzo. Wątpliwości co do tego pomysłu, no ale tak trochę na usprawiedliwienie tych, którzy byli jego zwolennikami, że po prostu na innych, że tak powiem, konkurencyjnych uczelniach uruchamiano taki kierunek i była obawa, że zostanie zmonopolizowany rynek. Ale to nie chcę o tym mówić. Dla mnie jest inna sprawa w kontekście tej dyskusji ważna. Przede wszystkim wydaje mi się, że skuteczności edukacji filozoficznej w szkołach bardzo szkodzi pewna wizja filozofii, która funkcjonuje w społeczeństwie i która jest przekazywana społeczeństwu przez wielu filozofów. Dla wielu filozofów ciągle kwintesencją postawy filozofa jest sławne powiedzenie Sokratesa: wiem, że nic nie wiem. No to teraz wyobraźmy sobie takiego ucznia. Po co ja się mam uczyć filozofii? Po to, żeby wiedzieć, że nic nie wiem. Jaki jest użytek z takiej wiedzy, że nic nie wiem? Oczywiście ktoś może uważać, że uczeń powinien wiedzieć, że nic nie wie, bo będzie tolerancyjny dzięki temu. Do tego się też jeszcze za chwilę odniosę. Natomiast sam uczeń, dlaczego ma pożądać tego, żeby wiedzieć, że nic nie wie? Zgadzam się, bardzo się solidaryzuję
z tą ideą, że nauczanie filozofii powinno być problemowe. Chociaż tutaj tylko zastrzeżenie robię, że to niekoniecznie wyklucza się z pewnym historycznym porządkiem. Nie, nie wyklucza się. Właśnie, można po prostu czerpać od różnych. Tak, ale to się, to skutkuje tym takim targowiskiem z wieloma kramami, tylko właśnie wtedy, kiedy funkcjonuje taka, chyba się Państwo zgodzą, że funkcjonuje taki obraz, że no bo właśnie, do czego filozofia, ewentualnie gdybyśmy chcieli ucznia przekonać, do czego mu może się przydać, do rozwiązywania problemów. Ale przecież wśród wielu filozofów funkcjonuje pogląd, że w filozofii problemów się nie rozwiązuje. W filozofii się jak próbuje rozwiązywać, zawsze to się nie udaje, potem kto inny inaczej próbował rozwiązywać. I można tylko uczyć, jak ludzie próbowali nieskutecznie rozwiązywać problemy. No to po co ten uczeń się ma uczyć nieskutecznego rozwiązywania problemów? To ja właśnie. To ja tak ad vocem. To znaczy właśnie powinien się tego uczyć, że żaden problem nie ma ostatecznego rozwiązania, tylko że kolejne próby rozwiązania są lepsze od poprzednich. Ci, którzy wierzyli, że można rozwiązać problemy ostateczne, na szczęście zostali obaleni w 89. Czy można dwa słowa ad vocem? Ad vocem. Chodzi o to, że moim zdaniem to w filozofii jest taka sytuacja, która sprzyja temu obrazowi, ale ona sprzyja mu dlatego, że w filozofii oprócz odkryć są też zakrycia. I to jest ich, to nie jest jedyna dziedzina, w której są zakrycia, ale w filozofii jest tego wiele więcej, wiele ludzie doszli do porządnych rozwiązań różnych problemów, a potem inni ich zakrzyczeni. Ja a propos tego wiem, że nic nie wiem o tym, jak wspomniał, no Sokratesa te słowa można interpretować zupełnie inaczej, albo nie zupełnie, ale po prostu inaczej. Nie wiem, że nic nie wiem, czy jestem głupi albo powiedzmy skromny, tylko właśnie dokonuję tego pierwotnego zamieszania wszystkiego, co wiem, całej swojej wiedzy i wtedy już filozof nie jest tym, który nie wie, tylko tym, który próbuje się dowiedzieć. Ale ja właściwie chciałam odnieść się do tego, co pani profesor powiedziała o modelu szkoły, który jeszcze nie jest jakoś tam ukonstytuowany. Ja sądzę, że więcej. To nasze państwo jeszcze nie wie, jakiego obywatela chce wychować. Druga pani profesor podała skutki ewentualne, pozytywne nauczania filozofii, krytyczna postawa, myślenie, tolerancja itd. No to są właśnie przyczyny, dla których filozofii być może w szkole nie ma. Bo nasze państwo jeszcze nie wie, czy chce takiego obywatela wychować, czy nie. No właśnie, no być może nie chce, ale to nie przesądzajmy. Może chce, może nie chce, może po prostu jeszcze nie wie, jakiego chce, żeby jakimi obywatele mają być. Obywatel krytyczny, myślący, wiedzący o tym, że są jakieś inne możliwe światy, czy systemy wartości, to jest straszny balast dla każdej władzy. Tamten system poprzedni, ucząc, a propos metodą właśnie tą, na którą my się zastanawiamy, czy fakty, czy problemy, to jest piekielnie trudne oczywiście. Tamten system w tamtych szkołach uczono metodą faktów i historii i to była bardzo dobra metoda, bo koledzy, którzy wyjeżdżali na zachód, tacy przeciętni, zostawali prymusami, a poza tym ta metoda, to narzędzie, 10 milionów ludzi skłoniło do wstąpienia do solidarności i do zmiany tego systemu, więc to chyba nie była taka zła metoda. Natomiast metoda problemowa, a to jest strasznie trudne, bo trzeba wiedzieć, jakie problemy wskazać, jak je sformułować, jak próbować je rozwiązywać, jak prowadzić ucznia tą drogą, czyli trzeba uprawiać filozofię po prostu. No to ja nie wiem, kto z nas jest taki odważny, żeby o sobie powiedzieć, że to właśnie potrafi. Natomiast wracając jeszcze do tego modelu szkoły i modelu państwa. No właśnie nie wiemy, czy mi się wydaje, że jeszcze nasze państwo, czy może my po prostu, czy nasze społeczeństwo jeszcze nie wie, czy właśnie takich obywateli chcemy krytycznych, nadkrytycznych wychować. I to jest problem.
Tu kolega mówił, że Uniwersytet Jagielloński wprowadził etykę, bo inne konkurencyjne na rynku i tak dalej. No właśnie, no, szkoły redukują ilość godzin, bo nie mają pieniędzy. A nie mają pieniędzy, no bo takie są nakłady na edukację, a takie są na... No i znowu tu wracamy do tego modelu państwa i pomysłu na państwo, roli państwa w edukacji. No i pomysłu na to, kim ma być obywatel, jaki on ma być. Dzień dobry, Agnieszka Zembrowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa w Wrocławiu. Ja reprezentuję dwie dyscypliny i filozofię, bo takie mam wykształcenie. Obecnie jestem związana może bardziej z pedagogiką, ale również współpracuję z nauczycielami. Jak najbardziej jestem zainteresowana tym, żeby filozofia w szkołach się pojawiła. Jak kończyłam studia, była mowa o tym, że nie martwcie się, będzie jakaś praca, bo ma być filozofia w szkołach. To była połowa lat 90. Nie ma, nie widzę. To jest marginalne zjawisko filozofia w szkołach. Sama zaczynałam swoją pracę właśnie pracując w szkołach niepublicznych, gdzie dyrektorzy chcieli, żeby filozofia była, żeby dzieciaki miały kontakt z filozofią. I moje doświadczenia pierwsze były bardzo entuzjastyczne. Właśnie nie brakowało mi entuzjazmu, aczkolwiek brakowało mi przygotowania metodycznego na pewno, takiego dydaktycznego. Entuzjazm się skończył w momencie, kiedy filozofia stała się przedmiotem obowiązkowym w jednej z tych szkół. Bo uczniowie stracili entuzjazm też. A ja poniosłam porażkę, ponieważ nie byłam metodycznie wówczas przygotowana jako początkująca nauczycielka. A chciałam jeszcze się odnieść do, właściwie pani mi wyjęła słowa z ust. Ja tutaj się obawiam, zastanawiam się czasem, dlaczego tej filozofii w szkołach nie ma. Być może ta filozofia jest jak dynamit, prawda? Gdyby ona się pojawiła na szerszą skalę, no nie powiem, że dojdzie do rewolucji, ale w każdym razie uczenie, ta szkoła dzisiejsza ciągle jeszcze, mimo wielu reform, mimo wielu zmian i stopniowego zmieniania się nauczycieli, jednak postępuje bardzo rutynowo, konwencjonalnie. Sama mam syna, który w tej chwili poszedł do liceum. I to, co ja obserwuję, to cały czas, przez cały proces edukacyjny na danym etapie, on jest przygotowywany do końcowych egzaminów. Ucina się samodzielne myślenie, krytyczne myślenie. Nie powiem, że zawsze i wszędzie, bo to byłoby przekłamanie, ale w większości, na większości przedmiotów. Gdyby filozofia, z tym, co pani profesor Pobojska powiedziała, z takimi celami, gdzie uczy się krytycznego myślenia, prawda, samodzielnego i tak dalej weszła, to być może podważyłoby podstawową funkcję szkoły. To tyle, dziękuję bardzo. Jak zawsze, kiedy mowa o etyce. W takim razie teraz się przedstawię. Katarzyna Kuczyńska, jestem z Wrocławia i przez 8 lat ostatnich nauczałam etyki. I poza jedną szkołą, to w trzech pozostałych miejsca pracy sobie sama stworzyłam. Przez to, że chodziłam do szkoły i negocjowałam z dyrekcją, że jednak przedmiot warto wprowadzić. Pierwsza, gdybym mogła wrócić do związku etyki i filozofia, właściwie dlatego, do problemu takiego, że w ogóle poruszamy ten związek. Ja jednakowoż od dłuższego czasu mam wrażenie, że muszę wiele osób przekonywać, że ja nauczam filozofii. I to na mnie pytają, w jakich szkołach. Ja mówię, w tych i w tych, ale pod postacią etyki. Wydaje mi się też, że to, co o czym tutaj cały czas mówimy, podmiotowość, krytyczność myślenia, nie będzie uczeń. Pomijam to, że się dzielimy tutaj, jak jesteśmy, na tych, którzy są zwolennikami takiego nauczania. I tacy, którzy jakby są zwolennikami innego nauczania. Ale jeżeli ktoś mówi o tym, że uczeń ma być podmiotowy, krytyczny, refleksyjny, to potrzebuje takiego nauczyciela. A to na przykład, że w naszym kraju ciągle model jest taki, że mówimy na przykład, czego chce państwo, tak? Czego chce ministerstwo. Dopóki my, jako grupa, nie zaczniemy dyskutować, nie szukać możliwości wejścia, wciśnięcia się do szkoły, ale dyskutować, żeby wprowadzić i filozofię, i etykę na własnych warunkach, no to my sami jesteśmy, nie jesteśmy żadnymi podmiotami w tym. I trudno mówić o tym, żebyśmy tę podmiotowość, pseudopodmiotowość przekazywali w formie podmiotowości uczniom. Też
Dziękuję, to bardzo jasno, przepraszam. Być może nie zrozumiałem Pani za pierwszym razem, ale całkowicie się zgadzam z tym, co Pani powiedziała w tej chwili. Natomiast ja widzę jeden jeszcze problem, o którym tutaj nie mówiliśmy, który wydaje mi się zasadniczy, bardzo przykry. Mianowicie powinniśmy sobie postawić wyraźne pytanie, czy filozofia jest dyscypliną martwą. I to jest nieprzyjemne pytanie. Większość z Państwa pewnie się żachnie na to. Żadna dyscyplina naprawdę nie umiera. I w sensie teoretycznym to prawda, żadna dyscyplina naprawdę nie umiera. Natomiast w sensie przydatności społecznej, oczywiście są mody, są pewne zainteresowania, które się wzmagają albo upadają. I w tej chwili, myślę w ciągu ostatnich 10 lat, czy może nawet 20 paru, filozofia stała się dyscypliną po prostu bardzo niepopularną. I powinniśmy zdać sobie z tego sprawę i starać się znaleźć przyczyny tej sytuacji. Czemu filozofia jest niepopularna? Moim zdaniem dlatego, że jest przede wszystkim topiona przez swoich własnych ratowników. Jest pewna liczba osób, które są przekonane o tym, że filozofii należy uczyć metodą dogmatyczną. No ja z przerażeniem słyszałem twierdzenie, że filozofia może kogokolwiek zdemoralizować. I że dowodem takiego zdemoralizowania będzie coś takiego, że student czy studentka czy uczeń swastykę sobie narysuje na paznokcie. To, że ktoś sobie na paznokcie narysuje śmieszkę albo pomaguje to na jakiś chory, to jest prywatna sprawa tej osoby. W jaki sposób filozofia miałaby się tym interesować? Kompletnie sobie tego nie wyobrażam. Filozofia jest i była ośmieszana przez wiele dziesięcioleci, przez dwie postawy, moim zdaniem bardzo silne i do dzisiaj w Polsce nie gasnące. Po pierwsze przez związek filozofii z ideologią, po drugie przez związek filozofii z dogmatyzmem. Jeżeli filozofia z czymś się na pewno nie daje pogodzić, to z ideologią. I oczywiście doświadczaliśmy tego na własnej skórze przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej. Znaczy w okresie, w którym marksizm był filozofią obowiązującą, nauczanie filozofii było co najmniej bardzo utrudnione. Były uczelnie, które robiły filozofię na dobrym poziomie. Ja jestem z Uniwersytetu Warszawskiego, Jacek Kołuszka, proszę o mnie. I na tym uniwersytecie, pomimo marksizmu, filozofia była prowadzona na bardzo dobrym poziomie. Jestem szczęśliwy i dumny z tego, że skończyłem tę szkołę. Są poza tym szkoły myślenia, które są przekonane o tym, że wolno i należy uczyć filozofii metodą dogmatyczną, bo tylko dogmatyzm prowadzi nas do prawdy. Kiedy słyszę, że ktoś mówi, musimy studentom przekazywać prawdę, to ciarki mi chodzą po plecach, dlatego że oczywiste pytanie brzmi tak, skąd ta osoba wie, że ma prawdę? Co to jest za prawda? To jest prawda tej osoby, nie istnieje nic takiego jak prawda tej osoby. O tym mówił wczoraj profesor Strużewski. Jeśli ktoś przedstawia swoją prawdę jako prawdę, to mówi o swoich przeświadczeniach. A umiejętność odróżnienia przeświadczenia od prawdy to jest podstawowa umiejętność filozoficzna. Jeżeli ktoś mówi, demoralizujący jest sceptycyzm, relatywizm, subiektywizm, no to przepraszam, to tą metodą można potępić wszystko, co się chce. Sceptycyzm jest uprawnioną postawą poznawczą. Relatywizm jest tylko innym sposobem opisywania świata, przez dołączenie dodatkowo jeszcze jednej zmiennej. Z tego, a tak, z takiego i takiego punktu widzenia. To jest po prostu czyste zwalczanie logiki. Trudno mi sobie wyobrazić bardziej absurdalną donkiszoterię niż zwalczanie logiki. No i podobnie z pluralizmem, czy z innymi subiektywizmem. Jak można się domagać się od człowieka, który jest mechanizmem biologicznym, żeby miał obiektywne spojrzenie na świat, a wykluczył spojrzenie subiektywne? Jeśli ktoś mówi, znam Tomasza z Akwinu, on mi wskazał drogę, będę przedstawiał jego punkt widzenia, jest wszystko w porządku. Ale jeśli mówi, znam Tomasza z Akwinu, on mi wskazał drogę, przedstawia jego sposób myślenia, bo to jest prawda, to proszę Państwa, jest czystej wody dogmatyzm. Niczym to się nie różni od marksizmu, oprócz tego, że inne są twierdzenia, ale logiczny sposób widzenia swoich poszczególnych tez jest dokładnie taki sam. Co nas gubi? Nas gubią w tej chwili właśnie postawy, po pierwsze ideologiczne, które nie do końca wygasły, po drugie dogmatyzm, który czasem się nasila, czasem znika. I wreszcie najsilniejszym wrogiem filozofii w obecnych czasach to jest triumf myślenia technicznego, instrumentalnego, manipulacyjnego. Żyjemy w okresie dzikiego kapitalizmu, każdy z Państwa to chyba wiedział. Żyjąc w Polsce w okresie dzikiego kapitalizmu, nie mamy żadnego zaufania do kultury duchowej. Kultura duchowa w Polsce zamiera. Czasopisma literackie poznikały, czasopisma filozoficzne dogorywają, liczba studentów zapisujących się na filozofię jest coraz mniejsza i powszechne przekonanie o tym, że filozofia może rozwiązać jakiś problem, w społeczeństwie maleje. Każdy zna cytat z Wittgensteina, który powiedział,
filozofia potrzebna jest tylko do jednego zagadnienia, mianowicie nie wiem, jak się zorientować. To jest cytat z traktatu filozoficznego. Jeżeli nie wiem, jak się zorientować, to potrzebuję filozofii. W momencie, w którym wiem, jak się zorientować, filozofia staje się zbyteczna. No, to stanowisko Wittgensteina jest niepotrzebnie dogmatyzowane. Wittgenstein nigdy nie miał na myśli tego, że należy filozofię uznać za rodzaj bałaganu myślowego, albo ideologię, albo jakiś rodzaj dogmatyzmu. Chodziło mu zupełnie coś innego. Natomiast to, czego zapomnieliśmy we współczesnej kulturze, że tak jak w życiu fizycznym potrzebny jest sport, tak w życiu umysłowym każdego rodzaju potrzebna jest filozofia. Człowiek można, Karl Moore nazywał tego rodzaju cnoty cnotami niedoskonałymi. Cnota doskonała polega na tym, że w konkretnych okolicznościach wiadomo, co należy zrobić. Dziecko się topi, cnota polega tutaj na tym, że skaczemy do wody, wyciągamy dziecko. Natomiast spoczywają na nas dodatkowo jeszcze cnoty niedoskonałe, co do których możemy wybrać czas, miejsce i okoliczności ich wykonania. Jego przykładem była jałmużna. I oczywiście wolno nam zawsze nie dawać jałmużny w konkretnych okolicznościach. Nie ma takiego dnia, w którym mielibyśmy dać jałmużnę. Natomiast jeśli minął już rok, i przez rok nikomu nie daliśmy jałmużny, to musimy siebie opisać jako człowieka, który przez rok nikomu nie dał jałmużny. I wtedy na tą wikat taki człowiek musiał sobie powiedzieć, jestem człowiekiem o kamiennym sercu. I filozofia jest niedoskonałą cnotą dla życia intelektualnego. Można dzisiaj zrezygnować z filozofii każdego innego dnia. Natomiast jeżeli szkoły rezygnują przez cały rok z filozofii, to po prostu sieją ignorancję. Filozofia nie jest wyłącznie metodą porównywania wyników i danych z rozmaitych dyscyplin. Filozofia stwarza styl myślenia w uczniu. Filozofia dlatego jest zasadniczym tematem i przedmiotem, który powinien być nauczany w szkole, że cała reszta jest przyklejana i odklejana. Można się nauczyć fragmentu historii, można ją zapomnieć. Można się nauczyć o molekułach chemicznych, można zapomnieć. Tak samo z fizyką. Natomiast filozofia wchodzi dużo głębiej do sposobu myślenia człowieka. I zadaniem szkoły jest jednym z najważniejszych, moim zdaniem, jest wykształcenie krytycyzmu, obiektywizmu, dystansu, przekonania do tego, że na własną rękę, w sposób podmiotowy, jak Państwo podkreślali, powinniśmy podchodzić do wszelkich propozycji intelektualnych. Jeśli zamiast tego słyszymy, że człowiek może się nauczyć czegoś do egzaminu w ciągu miesiąca, a po miesiącu może o wszystkim zapomnieć, to jest postawa, która zwalcza filozofię w szkole. Uczenie się na zadany temat, zapamiętanie, zdanie testu i wyrzucenie z siebie. Filozofia w ten sposób traktować się nie da. Oczywiście studenci, a profesor o tym wspominał, często ironizują. Ja pamiętam, że im Sokrates tylko mówił, wiem, że nic nie wie. Ja na naszej uczelni, mój przyjaciel, który powiedział, miał zajęcia z filozofii poza naszym wydziałem, uczył mniej więcej pół semestru i nagle bystra dziewczyna z tej grupy powiedziała: panie profesorze, ale tak pan nas tak męczy tym wszystkim, z tą filozofią. Niech pan do nas mówi prosto. Proszę nam dyktować od razu to, co mamy mówić na egzaminie. A nie, że pan będzie nam mówił, jakie są trudności. My nie chcemy co trudności. Wobec tego, widzą państwo, to jest kwintesencja myślenia instrumentalnego. I pod tym względem filozofia w tej chwili postawiła siebie w sytuacji konfliktowej ze szkołą, w sytuacji konfliktowej z większością dyscyplin, które się zajmują wyłącznie erudycją. Czy jest na to jakaś rada? Moim zdaniem jest jedna, ale w praktyce niewykonalna. To znaczy powrót do wykształcenia humanistycznego. W ciągu ostatnich 20 lat nic nie zostało tak w Polsce zniszczone i zdeptane, jak prestiż i przywiązanie do wykształcenia humanistycznego. Osoby na wysokich stanowiskach państwowych piszą z rażącymi błędami ortograficznymi. Śmiejemy się z tego. Są ludzie, którzy plączą zasadnicze dane historyczne. Śmiejemy się z tego. Są ludzie, którzy mówią, można na paznokciach napisać swastykę i filozofia została ośmieszona. Śmiejemy się z tego. Oczywiście ten nastrój kabaretowy udzielił się bardzo szeroko. Widać go wyraźnie w prasie, ale skutki tego będą przerażające, jeśli się nie opamiętamy i nie zrozumiemy, że każde społeczeństwo zawsze ma swoją kulturę humanistyczną. Tylko ta kultura humanistyczna może być trywialna, płytka, wykorzeniona i ośmieszana. Albo może być czymś żywym, co powoduje, że ludzie mający jakiś kolor, mający jakąś okładę, mający jakieś wymagania w stosunku do siebie, są szanowani właśnie za to, że podejmują tego typu wysiłek. I w innych krajach, które też przechodzą przez podobne trudności, które my mamy,
pewne już sposoby, czy tam środki zaradcze są stosowane. Pewnie Państwo wiedzą, że w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, ale teraz coraz silniej, naucza się czegoś takiego jak liberal studies. W Polsce tego nie ma. To znaczy na Uniwersytecie Warszawskim powstał artes liberales pod wpływem profesora Axera, ale to jest no, tak enigmatyczne i tak wąsko zakreślone, że to nie pełni zupełnie tej funkcji. Natomiast wydawnictwo Encyklopedia Brytanika, które produkuje tę wielką i wspaniałą encyklopedię, ma równoległe wydawnictwo, znaczy to się nazywa Encyklopedia Brytanika, a to się nazywa Great Books, wielkie książki. Te wielkie książki są kanonem intelektualnym humanistyki. I są kraje, w których Great Books sprzedają się w tej samej ilości, w jakiej się sprzedaje Encyklopedia Brytanika, czyli w tysiącach egzemplarzy. W Polsce, jak rozmawiałem z kimś z Encyklopedia Brytanika, powiedziano mi, że przez w ciągu kilku lat udało się sprzedać 5 kompletów. To znaczy w Polsce przywiązanie do humanistyki, przywiązanie do kanonu intelektualnego, przywiązanie do myśli, że powinniśmy jakoś reagować w podobny sposób na problemy, przed którymi stoimy, powinniśmy je umieć rozwiązać, modyfikując między innymi samych siebie, swój sposób myślenia, to jest zupełnie nie problem. Tutaj, panie profesorze. Ja się bardzo cieszę, że pan profesor zabrał głos, bo na pewno to daje okazję do dyskusji, bo jesteśmy w tej samej szkole zatrudnieni i ja jestem nawet podwładnym pana profesora, więc od razu się zapisuję na dyskusję, bo nie wyczerpię się tego. Bo dotknął pan profesor bardzo fundamentalnej sprawy i we wszystkich prawie było to słuszne, poza jedną sprawą. Kwestia tego dogmatyzmu. Sądzę, że nie mamy szans wygrać tej batalii cywilizacyjnej, jeżeli nie pojawi się w obrębie filozofowania obietnica kontaktu z prawdą. Co mam na myśli? Żeby wyjaśnić dokładnie, chciałbym sprawdzić przez podniesienie ręki, kto z Państwa miał okazję czytać traktat o nauczycielu świętego Tomasza z Akwinu. Kto miał tą możliwość? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam na początku jest taka historia, która wyjaśnia ten dylemat, który zgłosił pan profesor. Mianowicie odróżnia się prawdę przyjętą, na przykład przez wiarę, zasłyszaną, domniemaną, od prawdy osiągniętej samodzielnym wysiłkiem. I mówi się, że nauczyciel to jest tylko ten, który był, stwierdził, zetknął się z rzeczywistością, wyrobił sobie o niej pogląd, chce się tym podzielić i jego rola polega wyłącznie na ustawianiu znaków, które ułatwiają ten proces dla ucznia, ale ten proces u ucznia jest podmiotowy, samodzielny. I tu myślę, że jest problem logiczny, panie profesorze, bo prawda może być osiągnięta samodzielnie, albo może być ofiarowana. Nie mylmy tego. Dogmatyzm, no to jest prawda ofiarowana, którą się przyjmuje. Natomiast tu jest mowa, ja myślę, że na tym polega godność filozofii, że to jest pokazywanie drogi do prawdy, którą się samodzielnie zdobywa. Sam krytycyzm nie wystarczy. Zostaje pustka, jałowa pustynia i ludzie mówią, nie znaleźliśmy nic, wracamy do zdrowego rozsądku, do zwykłej rzeczywistości codziennej, bo tam jest mięso, krew i tam jest coś, czym się żyje. To ja myślę, że to naprawdę jest kanwa do długiej dyskusji w naszej alma mater. Natomiast podkreśliłbym, że moim zdaniem to jest błąd logiczny pana profesora tutaj, wielkiego znawcy logiki. Ja rozmaite epitety znoszę bez braku w zakresie logiki. No ale po tym by... Pan profesor zechciał mi pytać na pytanie, czy prawda jest to zgodne z rzeczywistością? To jest osoba dla mnie. Tak. To jest, tym bardziej jest możliwość długiej dyskusji przy kawie. Jest takie rozumienie i pochodzi od Arystotelesa i było przyjęte przez Tomasza, że prawda to jest zgodność z rzeczywistością. I teraz, kiedy ja mówiłem o prawdzie, miałem na myśli takie rozumienie prawdy, przy którym pewne twierdzenie mówi coś o świecie i świat wygląda tak, jak mówi to twierdzenie. Pan doktor mówi o tym, że może być prawda dana i może być prawda odkryta. Ja bym powiedział dokładnie, wyrażając pana myśli, może być przekonanie dane i przekonanie odkryte. Natomiast twierdzenie, że przekonanie jest prawdziwe, dlatego że je dajemy, albo dlatego że je odkrywamy, uważam, ponieważ sam nie znoszę zarzutu za gruby błąd logiczny. No to
to już się zapisuję na korepetycję do pana profesora tutaj albo w przyszłości, ale myślę, że szansa po tej kontrowersji rośnie na taką rozmowę. Proszę państwa, ale myślę, że bez tego elementu my nie mamy szans na ten entuzjazm, o którym mówiłem. Czyli po prostu, jeżeli ktoś się nie zafascynował swoimi odkryciami, nie ma jak pociągnąć innych. I ja uważam, że ten klimat filozofii, który jest, to jest związany z jakby dozą krytycyzmu jednak. Jeżeli on jest zbyt znaczny, to się robi niebezpiecznie, bo tracimy ten jedyny atut, który moim zdaniem najbardziej wysoko filozofię podnosi. Ale zostawiając tą kontrowersję na boku do dalszych uzgodnień, uważam, że jedna jest przeszkoda przed, jakby powiedzieć współczesnym językiem, pozycjonowaniem filozofii w edukacji polskiej dziś, teraz. To jest brak konsekwencji całego środowiska w przekonaniu, że to jest niezbędne. Ja myślę, że to jest kwestia strategicznego umawiania się, bo bez względu na nasze różnice tutaj, czy ktoś bardziej krytycznie, czy bardziej problemowo, czy historycznie, czy niehistorycznie, to ja nie znajduję dostatecznej determinacji środowiska polskich filozofów, którzy by mieli poczucie, że to jest niezbędne. Ja mam takie poczucie, że to jest w kulturze niezbędne, że bez tego kultura upada, że to jest fundament edukacji humanistycznej. I właśnie ze względu na tą zachętę, taki protreptikos do samodzielnego poszukiwania. Jak tego nie ma w kulturze, to wszystko siada i upada. Albo się zawiesza, no jakby powiedzieć, na ideologii, albo na dogmatyzmie, jakby pan profesor chciał powiedzieć. To jest ta zaleta. I czy środowisko nie powinno być determinowane? Ale proszę dopuścić też innych do głosu. Tak, no ja już powiedziałem, powinniśmy być przekonani, że to jest niezbędne i głosić ten pogląd, zawalczyć o to. A my nie walczymy. Także teraz ksiądz Janeczek. A jeszcze ksiądz Janeczek wcześniej i pan. Tak? Wcześniej, tak, przepraszam. Ja tylko jedno zdanie, to jest kijaczko. Myślę, że filozofia nie powinna nauczać jedynie definicji krytycznego myślenia czy odwagi cywilnej, ale sama dawać świadectwo takiej odwagi. Na przykład odwagi sprzeciwienia się pogarszającej się jakości sprawowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w naszym kraju. Tutaj katalog tych bolączek jest oczywiście duży, a on się tutaj pojawia. Może ten zjazd był taką okazją, ale nie czy miejsce było ksiądz Janeczek. Stanisław Janeczek Skórk. Otóż jest tak źle, że gotowi jesteśmy się samobiczować, że niedostatecznie staramy się, żeby filozofia jako przedmiot i jako dział kultury była obecna w tej kulturze. No, myślę, że robimy dostatecznie dużo i ta dramatyzm tej dyskusji pokazuje, że na tym nam bardzo zależy. Ale niewątpliwie daleki jestem od determinizmu, ale na pewno jesteśmy dziećmi czasu. Tak jak tutaj pan profesor Gołówka mówił, żyjemy w określonej kulturze, która jest rzeczywiście niechętna filozofii, to nie na zasadzie jakiejś teorii spiskowej, chociaż bo to też ten dramatyzm może wymusza taką opinię, że celowo nas się nie dopuszcza, bo możemy zaszkodzić życiu społecznemu, debacie publicznej. Myślę, że wszyscy co do tego są zgodni, tylko no, był czas, kiedy filozofia dominowała i był czas, kiedy nie dopuszczała nam szczegółowych, to była jakaś forma imperializmu filozofii. Dzisiaj dostajemy za to jakąś zapłatę, bo nauki szczegółowe uważają, że nie tylko rozpacerowują poznawczą rzeczywistość, ale także odpowiednio kształcą. To jest przynajmniej od XVIII wieku, a właściwie od XVII wieku, tak jakby sięgnąć do Kartezjusza, że metodyczne uczenie uczy kultury racjonalności w sposób wystarczający i można się obejść bez filozofii. To się nie zmieni. I myślę, że, ale skoro tak jest dramatycznie w odniesieniu do różnych dziedzin, to jak jest źle, to jest szansa zmiany. Pamiętam przed, ja wiem, może z 10 lat temu w jednej z poczytnych gazet pojawiła się notka, że jeden z polityków niemieckich wysunął postulat, żeby wrócić do starych cnót niemieckich. Wtedy będzie porządek w życiu społecznym, a zwłaszcza w gospodarce.
Ta jedna z podwowych gazet powiedziała, że to jest propozycja niepoważna. Dzisiaj już nikt nie powie, że da się uprawiać życie gospodarcze bez kultury moralnej. I w związku z tym ja mam nadzieję, że jeśli tak jest źle, a myślę, że to nie jest tylko nasza opinia, ale to jest w różny sposób jest formułowane dyskusje społeczne, również przez ludzi, którzy są dalecy od filozofii, że powoli dojrzewa jednak sytuacja do tego, możemy ją różnie nazywać, do kultury racjonalności albo kultury rzetelności, w zależności od tego, czy z punktu widzenia bardziej poznawczego, czy epistemologicznego, czy etycznego, to odchodzimy. Ale dojrzewa sytuacja do kultury właśnie takiej rzetelnej racjonalności, żeby można powiedzieć w jednym wymiarze. I wtedy jest szansa na to, żeby przeprowadzić, no jakoś zreflektować najpierw te trzy wymiary funkcjonowania kultury. To jest kwestia idei, których jest współcześnie przecież mnóstwo i są tak zróżnicowane. To jest kwestia osób, które tworzą kulturę i instytucji. Dramat jest taki, że instytucja nie sprzyja filozofii i w związku z tym my próbujemy wejść w te rozmaite możliwości. Tutaj pojawiła się kwestia, czy to ma być filozofia, czy etyka. No, my myślimy, pewnie wszyscy jesteśmy tu zgodni, że chcielibyśmy, żeby to była filozofia pojęta integralnie. Ale jak jej nie da się wprowadzić do szkoły, no bo widzimy, jaka to jest magarska, no to jakąś formą wyjścia jest etyka. I to, że na różnych uczelniach, nie tylko na UJ, powstaje kierunek etyka, to nie dlatego, że my podchodzimy do tego, mówimy, że filozofia jest czymś innym, a etyka jest czymś innym. Nie, no tylko wymogi, brzydko powiedziane, rynku wymuszają to, że jest szansa, żeby z tą problematyką wejść do szkoły. Przecież wiemy, że jak ktoś będzie rzetelnie uczył filozofii, no to, przepraszam, etyki, no to wiadomo, że tam całościowo pojęta kultura filozoficzna się pojawi. Przy czym oczywiście etyka, ze względu na to, że szkoła ma określone zadania, będzie tą problematką wyróżnioną, bo chodzi o wychowawczą funkcję szkoły i myślę, że to powoli także dojrzewa. To jest z całą pewnością, o tym, co profesor Kołówka dramatycznie mówił, zbrutalizowany język i tak dalej. No to coraz bardziej się pojawia, zwłaszcza myślę, że w związku z tym pozwalam sobie, jeszcze kwestia następna, to jest kwestia znowu tego dramatyzmu, mówimy, jak nie chcą się uczyć chodzić, nie chcą wprowadzać tego przedmiotu, no to będziemy uczyć w sposób problemowy czy też historyczny. To w dużej mierze zależy od nauczyciela. To jest, pamiętajmy, metoda jest wtórna wobec przedmiotu, jeśli to będzie lepiej. Ale nie chciałbym, żeby ten głos jednak wybrzmiał, no, optymistycznie z nadzieją, że jak jest źle, no to jest szansa na odbicie się w różnych wymiarach. I ponieważ kryzys w gospodarce uczy pewnego, no, podejmowania jakichś wręcz drastycznych kroków, nie tylko o charakterze technologicznym, ale kształtowania odpowiedniej kultury racjonalnej, moralnej, to myślę, że dotrze to i powolutku do szkoły. I w związku z tym to, że no jednak pewną fazą pani minister mówi, no zechciała jednak tu przyjechać do mnie, do nas, to jest jakiś dobry znak, no naprawdę, że chciała. Jednak podkreślała, że tam jest ścieżka. Wiemy, że ta filozofia się tam z trudem przebije i to nie uczy się, bo jak nie było przedmiotu, to i nie będzie przedmiotu rozszerzonego, to jest trudno. Ale to jest jakieś dostrzeganie. I w tym dyskursie publicznym, również politycznym ciągle, myślę, że jednak z poważnych powodów mówią, że ta filozofia się może pojawić. Jest, gdy trudne czasy, to jest nadzieja, że ta filozofia wejdzie i my jednak będziemy uczyć tej kultury rzetelnej, kultury racjonalnej. Dziękuję bardzo. Piotr Juchacz, Instytut Filozofii w Poznaniu. Ja chciałbym się, właściwie tutaj poprzednik w dużej części już odniósł się do tego, dlaczego poprzez etykę i poprzez tworzenie specjalności, my w Poznaniu również podążyliśmy krokiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, stworzyliśmy specjalność etyka i nasza motywacja oczywiście była taka, że na specjalności filozofia ogólna etyki było bardzo mało. Tutaj pan mówił, że miał 30 godzin w Poznaniu, od lat jest 120 godzin, ale nadal to była niewystarczająca naszym zdaniem liczba i daliśmy szansę tym, którzy chcieli w tej dziedzinie pogłębić, no zdecydowanie rozszerzając program z etyki. Po drugie, jest jednak tak, i ta cała nasza dyskusja tutaj też to pokazała,
że nie do końca lekceważyłbym tą konkurencyjność propozycji, bo to nie jest tak, że chodzi o konkurencję pomiędzy po prostu różnymi instytucjami. Tu idzie o konkurencję pomiędzy programami. W Poznaniu etyka rok wcześniej powstała na Wydziale Teologicznym i propozycja alternatywnego nauczania jej wydała nam się całkowicie konieczna. Ale chcę podkreślić, że na Komisji Senackiej przedstawiciele Wydziału Teologicznego absolutnie też poparli nasz projekt, a nie byli przeciw, więc ten pluralizm został tutaj dostrzeżony i zachowany. Chciałbym też odnieść się do wypowiedzi Pani, ponieważ to jest rzecz, która wydaje mi się kluczowa. Otóż środowisko, gdy Pani powiedziała, że sama sobie stworzyła miejsce pracy. Otóż dokładnie to staramy się robić w Poznaniu, wychodząc do szkół średnich, zwłaszcza Zakład Etyki profesora Rynowak, gdzie jest ciągła próba propozycji, lekcji, warsztatów, prowadzenia z zakresu również metody konstanckiej, dylematu moralnego i muszę powiedzieć, że odnosi to coraz większy sukces. Tak jak jeszcze 4-5 lat temu na wykłady otwarte z filozofii przychodziło około 30 osób, tak w tej chwili mam przyjemność współorganizować je, przychodzi nam 130-140 osób regularnie z całej Wielkopolski. I na koniec, także że wyjście środowiska, nie czekanie, aż może ze szkół średnich przyjdą propozycje, lecz właśnie nawiązywanie kontaktu z nauczycielami, metodykami, z kuratoriami i z dyrektorami szkół bezpośrednio. Proszę Państwa, mam potężne zaplecze, przynajmniej w postaci te największe instytuty, w postaci kilkudziesięciu doktorantów, których należy w to włączać. To naprawdę jest praca, którą możemy wykonać. Kolejna krótka sprawa. Ja z Panem zgodziłbym się jedynie w jednym, gdy mówi Pan o niezbędności filozofii w szkole, ale czuję się zwolniony z polemiki, bo tutaj Pan Profesor Hołówka doskonale stanowisko, myślę, alternatywne wyraził. No nie, no filozofia niczego nie odkrywa, tak? Moim zdaniem przynajmniej. I to nauki przyrodnicze, jeśli w ogóle można powiedzieć, coś odkrywają, gdy mamy pluralistyczne społeczeństwo z różnymi światopoglądami, to wszelkie roszczenie do prawdy związane jest z zagrożeniem opresją w stosunku do innych światopoglądów. Tak? Jeśli Pan pytał, czy czytaliśmy traktat o nauczycielu świętego Tomasza, to ja zapytam, ale proszę nie podnosić rąk. Czy wszyscy przeczytali liberalizm polityczny Rawlsa, który wydawał mi się kluczowy, zanim zaczniemy nauczać etyki dzisiaj. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze tutaj dwa krótkie głosy, bo też chcielibyśmy podsumować ze swojej strony. Nauczycieli twórczych, bo system ich wypycha ze szkół. Nauczyciel entuzjastyczny to jest właśnie nauczyciel twórczy. Tymczasem od nauczyciela się żąda, żeby przykrawywał ucznia wedle wytycznych ministerstwa do sprawdzianu kompetencji. I taki nauczyciel pracujący później stwierdza, że jego praca nie ma sensu, bo nie może rozwijać ciekawości dzieci. W dyskusjach na temat szkoły zginęła zupełnie z pola widzenia szkoła podstawowa, która to szkoła tresuje dzieci na trzy mądre małpki, żeby niczego nie widziały, nie słyszały i nie mówiły. I tak się potem ten uczeń aż po koniec studiów zachowuje. Przeceniamy nasze oddziaływania na młodzież pozytywne, ja się z tym zgadzam, natomiast zdecydowanie nie doceniamy naszych oddziaływań negatywnych. I zły nauczyciel może bardzo zniechęcić ucznia do uczenia się. Jeżeli chodzi o religię, to ja bym bardzo chciała, żeby moja córka chodziła i na religię, i na etykę, bo uważam, że abstrahując od wiary, człowiek, Polak, nie jest w stanie zrozumieć tego kraju, nie znając religii. Natomiast we wszystkich szkołach, do których chodziły moje dzieci, religia odbywała się w tym samym czasie co etyka, w związku z czym nie było chętnych na etykę i w związku z czym się nie odbywała i błędne koło. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nauczenie problemowe, ja przez wiele lat dyskutowałam z
profesorem Groblerem, że jednak trochę tej historii trzeba, że te problemy powinny być osadzone na kanwie historycznej, ponieważ ja w tej chwili uczę technokratów, zarządzanie inżynieria produkcji, rolników i ogrodników, artystów, ale ich głównie logiki i nauczycieli. Więc mam pewien, zmieniłam stanowisko. Rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają zerową wiedzę z filozofii i zerowe zainteresowanie, a raczej ujemne zainteresowanie tym przedmiotem, to trzeba zacząć problemowo. Niemniej problemowo nie wyczerpujemy całości filozofii i na wyższym szczeblu to powinno być uzupełniane. Jaki błąd jeszcze robimy? Właściwie wchodząc do klasy, do przedszkola czy do klas pierwszych i ucząc nauczania filozofowania, zakładamy, że te dzieci pewne przemyślenia i pewną wiedzę posiadają, natomiast nie zakładamy tego zapominamy o tym, o ile więcej my wiemy od naszych słuchaczy, że mamy bardzo wiele wiadomości, które my uważamy za oczywiste, bardzo wiele przemyśleń, które my uważamy za oczywiste. I to wychodzi cały czas aż do studiów podyplomowych, na których też mam zajęcia. Natomiast robimy błąd, ponieważ od tych starszych słuchaczy na studiach podyplomowych nie żądamy, żeby pewne problemy rozwiązywali sami i pewną wiedzę wcześniej nabywali sami. I dwie ostatnie sprawy. Po pierwsze, związek filozofii z życiem. To już, jak padał głos do wykładu profesora Stróżewskiego, ja powiedziałam, że pierwszą osobą, która zarzucała filozofowi, że nie trzyma się rzeczywistości, to była ta służąca Talesa, która go wyśmiewała, kiedy wpadł do kałuży. I od tego czasu jest to sukcesywnie zarzucane filozofii. Tymczasem proszę zauważyć, ile problemów filozoficznych przynosi codzienność. No na przykład właśnie problem tego reżysera, który z filmem obrażającym Mahometa, na skutek tego, czego giną ludzie, a on powiedział, że on chętnie pokaże cały swój film. I teraz proszę zauważyć, to jest problem stricte filozoficzny, wolności i ograniczeń. I można powiedzieć, jak patrzył na to egzystencjalizm, jakie zabezpieczenia proponował, żeby nie dostać z tej wolności anarchii i tak dalej. I ja tak bym widziała związki filozofii z życiem i sposób trafienia do technokratów. I ostatnie zdanie. Największym wrogiem filozofii jest KRK. Jacek Wadwaj z Uniwersytetu Opolskiego. A propos KRK, to ja może do tego zacznę. Mianowicie, proszę Państwa, jak się patrzy teraz na obecne, czy też wyższe uczelnie, czy też na niższym poziomie, nauczanie filozofii, no nie tylko filozofii, ale również innych przedmiotów, to ma się wrażenie, że ten system wzmaga w nas stosowanie modelu medycznego. Tak, mamy pacjenta, diagnozujemy go, no i stawiamy oczywiście tę ostateczną diagnozę, idziemy dalej. Bo wydaje się, że spora część nauczycieli jednak nie korzysta z tego modelu, choć zapewne duża część raczej go adaptuje. Mianowicie powinniśmy przechodzić przez model funkcjonalno-strukturalny, tu gdzie pani profesor powiedziała, tak, takie holistyczne podejście, warsztatowe. No, dzisiejsze ramy przepisów uniemożliwiają nam to, dlatego że narzucają karby na nauczyciela, umiejętności, wiedzy, kompetencji, co stanowi no, dużą barierę w stosowaniu wolnego podejścia do nauczania. Tak, to, co pan profesor, na co pan profesor zwrócił uwagę, tak, w tym pierwszym podejściu takim medycznym, tak naprawdę nie mamy styczności w ogóle z żadną metodologią. I człowiek boryka się, szczególnie ten, który naucza i ten, który chce być nauczany, no, z dużym problemem. Także, proszę Państwa, trzeba, no właśnie, coś z tym zrobić. Natomiast pytanie, na ile nam pozwolą różnego rodzaju przepisy? Ja myślę, na tyle, na ile będziemy się wypowiadali wspólnie, jednogłośnie, tak, możemy coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo. Pora na podsumowanie. Proszę
Państwa, to było bardzo ciekawe spotkanie. Też dziękuję Państwu właśnie za te głosy, ale ono mnie przekonało do jednego, co już od bardzo dawno we mnie siedzi. Otóż borykamy się z bardzo dużym problemem, sprzecznością, wpadliśmy w kleszcze. To jest zderzenie oczywiście filozofii i demokracji. To zderzenie kiedyś zakończyło się śmiercią filozofa. I ono, no, demokracja jeszcze tam, gdzie mamy potrzebę takiego wsparcia instytucjonalnego, prawda? Państwo tutaj cały czas mówią, walczmy, zdobędźmy, zdobądźmy jakieś tam właśnie od ministerstwa, od instytucji i tak dalej, jakieś no, pole manewru, ażeby nam nie przeszkadzali, żeby nam pozwalali, żeby dali. No i oczywiście to jest droga, prawda? Ale proszę pamiętać, że tak naprawdę największy sukces filozofia w szkole odniosła jako scholastyka. Czyli określony sposób uporządkowany wiedzy, nauczania metodycznie, i to jest jedna sprawa, ale przystosowany do systemu. Natomiast tam, gdzie filozofia pojawia się jako sprzeciw, jako protest, wolność myślenia, bo o tym właśnie nie zauważamy, że to jest pewna sprzeczność. Kiedy chcemy występować tych niepokornych, samodzielnie myślących, odpowiedzialnych, burzących autorytety, no to potem się dziwimy, że nagle gdzieś jakiś stos może nas czeka. To tylko tyle. Ja sama mam z tym problem. Bo chcę z jednej strony, żeby to było coś, czego się będzie nauczać, ale z drugiej strony, no, trzeba też pamiętać, że za tą wolnością wciąż idzie pewna odpowiedzialność. Zdecydowanie, ale czy ci Niemcy, obywatele demokracji są na to przygotowani? Czy my musimy ich do tego przygotowywać? Czy dzisiaj w ogóle jest taka potrzeba bohaterstwa? Do czego? Jak to wyzwalać w ludziach? Jak ich przygotowywać? Nie wiem, ja mam sama z tym, ale widzę, że tu istnieje pewna sprzeczność. I z tym sobie musimy. Proszę Państwa, krótko wracając do tematu filozofia dla edukacji, ja bym podsumowała tak, że róbmy w edukacji, bo wszyscy jesteśmy w niej w jakiś sposób zanurzeni, to co możemy robić teraz. Nie oglądając się na decydentów, co prawda możemy też forsować pewne pomysły i to należy robić, ale ja nie jestem przekonana, że decydenci w sposób świadomy określają to, co się ma dziać w szkole. Mi się wydaje, że to jest w dużej mierze przypadkowe. Więc róbmy to, co możemy teraz robić, my jako filozofowie. I zgadzam, i mi się wydaje, że nawet nie są ważne takie różnice nasze tutaj na wizję filozofii i na to, jaki status ma prawda, bo to mi się wydaje tutaj jest ważne. Jeżeli robimy to z zaangażowaniem i z entuzjazmem, to pociągamy młodzież. No i co jeszcze możemy robić? To mi się wydaje, że możemy przekonywać technokratów, że filozofia jest im potrzebna, że im się przyda. Nie to, że jest im niezbędna, ale że im się również przyda, bo będą lepsi w tym, co robią tutaj. I no, musimy działać, tak bym powiedziała. Teraz nie oglądać się na kogo innego, tylko po prostu każdy, co może. Nie robi. No, dziękuję bardzo. Czy mi jest bardzo trudno podsumować, bo było bardzo dużo wątków, ale jeden wątek, który zdominował ostatnio wypowiedzi, to było to takie huralne przyznawanie się instytutów filozofii, wprowadzenie specjalizacji etyki. I to na pewno ułatwi nauczycielom funkcjonowanie w szkole, dlatego że znowu nawiązując do profesora Hołówki, używając tutaj analogii do tego kabaretu, to ja zostałem wezwany do Urzędu Miasta na etapie zdawania stopnia awansu zawodowego i musiałem udowodnić, że mam uprawnienia do wykładania filozofii. Pani z Urzędu Miasta poprosiła, żebym przyniósł dyplom, który jednoznacznie zaświadczy, że skończyłem studia etyczne, więc to jest na pewno jakieś rozwiązanie, ale ono jest takie, powiedziałbym, kabaretowe, to znaczy pokazuje, że niestety nauczyciel w zdarzeniu z rzeczywistością szkolną no, spotyka też pewne problemy, które są na przykład problemem pojęciowym.
chodzi o ten wątek, to powiem tak, specjalność etyka tak, kierunek etyka nie. To jest zasadnicza różnica. No, druga rzecz, czy mamy kształcić buntowników? Niekoniecznie. Znaczy, jeżeli mamy się wpisywać w system, to powinniśmy kształcić ludzi, którzy myślą krytycznie i twórczo. I to myślenie będą mogli zastosować w swojej przyszłej pracy. No i jeszcze podsumuję, proszę Państwa, ten wątek dyskusji między dogmatyzmem z jednej strony, a sceptycyzmem i relatywizmem z drugiej. Kiedyś moi studenci powiedzieli mi tak: panie profesorze, pan nam mówi to, a pańska koleżanka nam mówi coś zupełnie innego. To proszę nam powiedzieć, jak jest naprawdę. Tylko na to powiedziałem tak. Naprawdę to jest tak, że w filozofii nie ma papieża, tylko są sami rabini, którzy na własną rękę interpretują pismo. I waszą rzeczą jest uczyć się od tych rabinów po to, żeby samemu zostać rabinem.